Halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam najpierw dopytać, czy mnie widać i słychać? Dzień dobry, dzień dobry. Super, świetnie. Witam. Wiesię już mamy. Widzę jeszcze kilka osób. Dajcie znać, proszę, czy wszystko dobrze widać i słychać? Super. Świetnie. Słuchajcie, no to zaczynamy. Witam Was serdecznie i miło mi będzie z Wami spędzić trochę czasu. Natomiast myślę, że musimy się do tego przygotować. Po pierwsze, coś dobrego do picia pod ręką. Po drugie, myślę, że byłoby fajnie, gdybyście oczywiście razem ze mną próbowali działać. Dzisiaj myślę, że nie muszę nadmieniać, ale popracujemy trochę w programie Scratch. Powiedzcie mi, czy jest możliwość, czy możecie uruchomić i działa, dobra, jest. I słuchajcie, chciałabym jeszcze jedną informację uzyskać od Was, ponieważ wiem, że pracujecie jakby na różnie i chciałam zapytać, czy pracujecie w Scratchu offline czy online? Czy korzystacie ze strony internetowej, czy macie go zainstalowanego na komputerze? Jest tam kilka takich drobnostek, na które warto zwrócić uwagę. Online. Online. Super. Ja myślę, że ja również wtedy pójdę za wami i skorzystam z wersji, jeżeli jest większość online, żebyśmy mieli dokładnie to samo. Dobra, no to online. To tak też zrobimy. Kochani, fantastycznie byłoby, żebyście pracowali razem ze mną i mogli generować, ale żeby móc to generować, zapewne dobrze byłoby widzieć po pierwsze program Scratch, a po drugie widzieć to, co ja pokazuję. I teraz, no, nie wydaje mi się, że macie włączone dwa komputery. Pracujemy na jednym. I teraz, czy znacie taką metodę podzielenia sobie ekranu na pół? Słuchajcie, ja. Nie, dobra, to słuchajcie. Jeszcze tak tylko oficjalnie, tam noc 40. Czyli rozumiem, że witamy się z Gdańskiem. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ja właściwie z drugiego końca Tychy, województwo śląskie. Jak u was pogoda, bo u nas się trochę zachmurza, ale akurat wyszło słońce. Już miałam powiedzieć, że ta pogoda idealna na pracę wspólną. Dobrze, słuchajcie. Słońce, deszcz był. Pięknie, przejaśniło się. Raczej na spanie. No mam nadzieję, że nie przyśniecie ze mną. Umówmy się jeszcze, słuchajcie, żebyśmy tak współdziałali, jeżeli się okaże, że coś idzie za szybko, albo coś mam powtórzyć, bo było niezrozumiałe, to proszę piszcie na czacie. I wtedy postaram się reagować. Zadawajcie również pytania, jeżeli takie będziecie mieć. Postaram się również na nie na bieżąco odpowiadać, ale czasami bywa tak, że czasami coś tam umyka w tym czacie, tym bardziej, że koncentruję się na ekranie. Dlatego po naszych 3 godzinkach pracy postaram się jeszcze raz przejrzeć czat i ewentualnie, jeżeli jakieś pytanie umkło, to spróbować na nie odpowiedzieć. Słuchajcie, no warto przypomnieć, że spotykamy się tu w ramach projektu Zaprogramuj przyszłość. Projekt, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. A tutaj tak po skrócie nasz plan działania na te dzisiejsze spotkanie. Słuchajcie, zaczniemy od uruchomienia, ale myślę, że z tym nie będzie problemu. I dzisiaj trochę posterujemy. Tytuł przewodni to Labirynt i sterowanie kotem w labiryncie, ale tak sobie pomyślałam,
już skoro sterowanie, to przecież to sterowanie może się odbywać w różnych aspektach w Scratchu i warto również pójść w tym kierunku i dzieciakom pokazać, że mogą troszkę inaczej. Zobaczymy, ile nam zajmie ten pierwszy labirynt. Mniej więcej w połowie zrobimy taką króciutką przerwę techniczną. Wiecie, trzeba zrobić ciepłą kawę lub herbatę, więc takie 15 minut przerwy. Potem spróbujemy wykorzystać również, pokazać, jak można wprawić w ruch, swobodny w ruch pewne elementy. Pokażę również, że sterowanie to nie tylko klawisze na klawiaturze, ale również myszka komputerowa. A na koniec coś, co zobaczymy w ogóle, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Coś bardzo, bardzo ciekawego, fajnego dla dzieciaków i oni zawsze popadają w taką euforię. Wow! Spróbujemy wykorzystać kamerę. No, myślę, że macie w swoich komputerach kamerki. Jeżeli nie, to może w szkole i będziecie mogli to wykorzystać. Hania, pytasz, czy można na tablecie? Pytasz, czy można na tablecie uruchomić zwykłego Scratcha, tak? Słuchajcie, my mówimy o Scratchu, który jest przeznaczony na komputer. Na tablet, jeżeli chodzi o tablet, to mamy na myśli Scratcha Juniora. Są jakby dwie różne historie. Scratch Junior. W temacie Hania, w temacie był Junior. To chyba nie do końca Junior. Słuchajcie, to może jakieś nieporozumienie, ale wydaje mi się, że nie, że mowa właśnie o Scratchu. Słuchajcie, potwierdźcie, jaki temat dostaliście. Jeżeli. Okej, okay, słuchajcie. Jakieś chochliki, tak, tu pisze nasz moderator z Mistrzów Kodowania, że w kalendarzu jak najbardziej był zwykły Scratch. Okej. Okay. Małgosia, jeszcze lepiej jak Scratch. Okej, okay. Słuchajcie, to powiedzcie tak, ponieważ myślę, że można się troszeczkę dostosować. Jak się zapatrujecie na to, żeby pociągnąć Scratch? Bo mam takie wrażenie po stacjonarnych szkoleniach, że tematyka Scratcha zrobiła jakiś taki niedosyt. Wiecie sami, że tych materiałów na szkoleniach stacjonarnych było mnóstwo i mam wrażenie, że ten Scratch został, że tak powiem, tak pokazany szybciutko. I wielu nauczycieli mnie osobiście zgłaszało informacje i prosiło o pomoc, jak jeździłam na spotkania, żeby jednak pociągnąć tego Scratcha z dzieciakami, ponieważ w juniorze dość łatwo sobie radzą. Dlaczego? Dlatego, że mamy tam bloczki, które przypominają piktogramy. Na piktogramach świetnie sobie radzą, bo mają matę również z obrazkami i to jest łatwe przejście dla nich. A w Scratchu myślę, że nie wiem, przynajmniej z części moich nauczycieli, którymi się opiekuję, jest trochę taka obawa, że nie wiedzą, czy sobie mogą z tym poradzić. Słuchajcie, no nie wiem, czy wszyscy, ale tak czytam i wydaje mi się, że chyba was trochę do tego Scratcha konałam. Co wy na to? Jest ok. Słuchajcie, to może ja zapytam, czy jest ktoś, kto bardzo protestuje i nie chce Scratcha? Super. No, widzę, że śmiało, nie bójcie się, piszcie, jesteśmy otwarci i potrafimy się dostosować. Także nie ma problemu. Okej, okay. Słuchajcie, no to jeżeli świetnie, super. Bardzo wam dziękuję. Ale w takim razie, jeżeli byłyście przygotowane z tabletami, czy w tej sytuacji możemy uruchomić Scratcha, żeby on jednak był na komputerze? Ja wam zaraz pokażę, jak szybciutko podzielić sprawnie
okienko, żebyście widzieli to, co ja robię i żebyście jednocześnie razem ze mną wykonywali taką pracę. Uruchomiony. Świetnie, Małgosia? Dobra. To dosłownie jeszcze chwileczkę spróbujcie uruchomić. Ja tylko przypomnę, może napiszę tutaj stronę, gdzie ją znaleźć. Podesłałam link do strony online. Wystarczy włączyć stronę, zaraz Wam pokażę, co dalej, nic poza tym. Chyba że ktoś już ma zainstalowaną wersję offline, może również takiej użyć. Dobra. Jeżeli mam poczekać na kogoś jeszcze, to proszę napiszcie. Słuchajcie, no to mamy plan na dzisiaj. Ja myślę, że jeszcze gdzieś tam to spotkanie dla juniora dla Was na pewno będzie przygotowane i skorzystacie. A teraz popatrzcie, popatrzcie. O, proszę. Świetnie. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy teraz widzicie mój pulpit? I czy widzicie, ja w tej chwili mam uruchomiony labirynt, ale to nie szkodzi. Dajcie tylko znać, czy widać u mnie, u Was program Scratch, mój program Scratch. Dajcie znać, czy widać. Jest, tak, świetnie. Dobrze. I teraz słuchajcie, jeżeli chcecie widzieć dwa okienka na swoim ekranie monitora, nie wiem, czy to we wszystkich systemach będzie dobrze działało, ale sprawdzimy. Dajcie mi ewentualnie znać. Popatrzcie, mam okienko, ja sobie przełączę taki widok. Zapewne wiecie, o co chodzi tutaj. I otworzę sobie drugie okienko. Drugie okienko otworzę akurat Scratcha offline. I teraz zobaczcie, co należy zrobić, żeby były widać dwa okna. Chwytam sobie okienko, nie wiem, czy to widzicie, mój kursor myszki na samej górze, za biały pasek, chwytam lewym klawiszem myszy i ciągnę na prawą stronę, aż mi się taka poświata zrobi. Puszczam i w tym momencie mój ekran zajmuje dokładnie połowę. A druga połowa to jest to, co chciałabym widzieć. Wy wybierzcie sobie po prostu przeglądarkę, w której widać to, w jaki sposób ja działam. Ok, słuchajcie. Ja wracam do całego ekranu, do pełnego ekranu. O, tu już mamy podpowiedź, dziękuję. Junior będzie 12 czerwca dla Was specjalnie. Więc zapraszam serdecznie. Krzysiek, kto będzie prowadził? Czy ewentualnie możesz mi podrzucić, czy to jestem ja, czy nie? To tak, na marginesie. Słuchajcie, czy Wam się udało i czy wszystko widać? Tej sztuczki... O, proszę. Tak, nie znałeś tej sztuczki. Ja też nie, a wiecie, kto mnie nauczył? Moje dzieci w szkole, więc naprawdę warto ich słuchać i warto być otwartych na nich, bo też się bardzo dużo od nich uczę. Dobrze, słuchajcie, super, świetnie, jest. No to lecimy. Ja jeszcze chciałabym, o, ja uruchomię sobie jeszcze raz stronę, dobrze. Macie stronę online. Ok, ja w tej chwili jestem tutaj na tej stronie zalogowana, wy nie, być może macie swoje konta, ale to nie jest wymóg konieczny. Konta warto mieć, żeby zapisywać tam swoje projekty, programy i z którymi można korzystać z dzieciakami. Natomiast no jakby dzisiaj, może jeżeli na końcówce trochę czasu nam zostanie i będziecie zainteresowani, to ja chętnie pokażę i przejdziemy wspólnie zakładanie konta na Scratchu. I macie taką stronę i słuchajcie, wy wystarczycie, jeżeli naciśniecie przycisk stwórz, który się znajduje na górnym niebieskim pasku koło pomarańczowego napisu Scratch. Stwórz. W tym momencie przejdziemy już do programu, świetnie, w którym możemy działać.
Podstawowa rzecz, to co nas interesuje i to co nam ułatwi pracę, na środeczku mamy bloczki, to już zapewne kojarzycie i dobrze byłoby nimi posługiwać. Natomiast również znam takie dzieci w 1-3, które chcą w języku angielskim, więc dlaczego nie? Wyższe języki programowania mają właśnie komendy w języku angielskim i może im to ułatwić sprawę. Dobrze. Słuchajcie, mamy taki ekran. Jesteśmy. Okej. Dzisiejszym tematem jest tak naprawdę sterowanie. I zacznijmy od tych podstaw, czyli spróbujmy wprowadzić dzieciaki w sterowanie za pomocą klawiatury. Najprostsza metoda sterowania to jest oczywiście sterowanie za pomocą strzałek. Co fajnego można tutaj zrobić? Przypomnę tylko, że na tym białym polu, na którym stoi mój kod, to jest scena. Ja będę bardzo często używać tego słowa. Pod sceną mamy duszki. Tutaj na razie mam jednego duszka, ale przyjdzie taki moment, kiedy sobie zmienimy te duszki. I to, co mnie teraz interesuje, na lewo od tego duszka mamy taką malutką scenkę. W scenę, widzicie, ona się zaznaczyła na niebiesko. I tutaj po środeczku na górze, mam nadzieję, że mój kursor myszki dobrze widać. Słuchajcie, jeżeli jest za szybko, to dajcie mi znać. Jeżeli za wolno, również. Dobrze. I słuchajcie, klikam sobie na tło. Mam czystą białą kartkę. Mogę sobie oczywiście to tło zmieniać, ale co jest fajnego i co ułatwi pracę dzieciakom? Dorysowanie strzałeczek, które się tutaj znajdują. Dorysowanie strzałeczek. Popatrzcie, wystarczy pędzelkiem narysować strzałeczki. Czyli my na razie będziemy operować w czterech kierunkach. W czterech kierunkach. Góra, dół, prawo i lewo. Nie mówimy tu o żadnych obrotach, tylko mówimy o czterech kierunkach świata. Dobrze. Słuchajcie, i tak narysowana scena, może nie wygląda elegancko, ale na pewno ułatwia dzieciakom pracę. To wróćmy teraz do projektowania. No to uwaga. Wracam do mojego kota, bo to kot ma się poruszać. Pamiętajmy, że sceną nie ruszamy, kot się będzie ruszał. Klikam na kotka. Klikam na kotka. Jestem już w kotku, tylko w tym momencie mój kotek, widać kostiumy w moim kotku. To mnie na razie nie interesuje, więc ja wracam do zakładki skrypty. Jeszcze raz drugi ekran. Wiesia, tak pokazać. Wiesia, pokazać, jak jeszcze raz można zrobić dwa ekrany na pulpicie. Tak? Potwierdź, proszę, tak? OK. Jeszcze raz, to chwileczkę, Wiesia, uwaga. Otwieram sobie, mam widoczny jeden ekran, więc wystarczy. Popatrz, na samej górze mam taki biały paseczek nad tym szarym. Jest po prostu biały pasek. Na tym pasku jest nazwa programu. Chwytam w dowolnym miejscu myszką. I trzymam, przeciągam na prawo tak długo do oporu, aż mi się podświetli połowa ekranu. Po puszczeniu już mam tą połowę wypełnioną. I teraz mogę z lewej strony, tutaj ja akurat mam trzy elementy uruchomione, mogę sobie wybrać dowolny, no, wybiorę sobie teraz program, na którym pracujemy i w tym momencie widzę dwa ekrany. Co ułatwia mi pracę? Czy to jest, Wiesia, OK i czy udało się to zrobić? Daj znać. Tak, OK, super, fajnie, dobrze. To ja wracam już do całego ekranu, żeby było dobrze widoczne. Świetnie. Słuchajcie, jestem w skrypcie. I cała moja prawa strona jest jeszcze wolna. Jeszcze nie zaczęłam projektować.
Więc spróbujmy zacząć. Słuchajcie, ja będę Was kilka razy odwoływać tutaj do aktywności związanych z matą, bo jednak to jest bardzo ważne, żeby najpierw te dzieciaki mogły utrwalać sobie chociażby kierunki na macie, a następnie potem przechodzimy do programu. I podczas pracy w programie, odwołując się do maty, dzieci łatwiej będą mogły sobie implementować te wszystkie wydarzenia, które będziemy zaraz robić w programie. Dobrze, no mamy kotka i ten kotek, słuchajcie, kotek stoi na samym środku. To, co jest bardzo ważne, kiedy bawimy się z dzieciakami na macie, wysyłamy je w jakiś punkt. Zawsze musi być jakiś punkt startowy. Scratchu również bardzo dobrze jest wprowadzić taką zasadę, że każda postać będzie miała swoje punkty startowe, bo w momencie jakiegokolwiek ruchu te postacie zatrzymują się w innych miejscach. I kiedy chcemy uruchomić kolejny raz program, one tam zostają. I czasami nam to może zakłócić nasz tok myślenia, nasz plan, który mamy związany z tym projektem. Dlatego zakotwiczmy kota w tym środkowym punkcie. Podstawowe elementy, z których będziemy korzystać na poziomie właśnie dla dzieciaków 1-3, natomiast jeżeli one to dobrze oswoją, to myślę, że możecie śmiało dalej i się tego nie bać. Słuchajcie, w zdarzeniach to tutaj mamy takie kategorie jak w Scratchu Juniorze, na pewno już pracowaliście, to była kategoria żółta, czyli bloczki, które zaczynały właśnie takim zaokrągleniem. Pierwszy bloczek, ja już powiększę, żeby był widoczny. Proszę. Słuchajcie, ta funkcja powiększania macie w prawym dolnym rogu. Ona się też przydaje, jak pracujecie z dziećmi i na przykład macie tablicę interaktywną, więc warto to powiększać. Tym bardziej, że te skrypty z uczniami w 1-3 nie są bardzo skomplikowane, nie są bardzo długie, więc spokojnie można je zmieścić właśnie na ekranie. Okej. Słuchajcie, idziemy dalej. No to zakotwiczmy, więc w momencie uruchomienia zielonej flagi chcę, żeby mój kot stał w tym miejscu, gdzie stał. A gdzie znajdziemy miejsce jego pozycji? Pamiętacie, mata A2, B3, dyktanta graficzne na pewno robiliście. Wchodzimy w kategorię niebieską. Wiecie co, nawet fantastycznie mi się udało, tak teraz pomyślałam, te strzałki. Kolor niebieski idealnie wpasował się w kolor bloczków odpowiedzialnych za ruch. Mam ruch w kolorze niebieskim i czasami, jeżeli pracuję również z dziećmi w klasie pierwszej, a nie potrafią wszystkie jeszcze dobrze czytać, to liczę im, który bloczek od góry. I Wam dla ułatwienia też tak szybciutko. Słuchajcie, szósty bloczek od góry jest to bloczek idź do 00. I przypinamy sobie. I to jest informacja, że mój kot w momencie uruchomienia flagi zawsze znajdzie się w tym punkcie. Fajnie jest z dzieciakami za każdym razem, jeżeli dokładacie kolejny element, testować wszystko. I popatrzcie, przesuwam kota, uruchamiam zieloną flagę, ale uwaga, tu jak kliknę na ten bloczek, zadziała. Ale jeżeli będę miała więcej postaci, więcej skryptów, to już nie wszystko tu zadziała. Natomiast jeżeli chcę, żeby wszystko mi działało, to pamiętajcie, że flagę nad sceną muszę uruchomić. Uruchamiam flagę, kod wraca do punktu 00. I teraz już dzieciaki zakodują, że to tak będzie działało. Dobrze, no to mamy zakotwiczenie. A teraz musimy zacząć się poruszać. Skoro mamy strzałki, to chciałabym odwzorować moje strzałki na klawiaturze. Wchodzimy ponownie w zdarzenia i wybieramy drugi bloczek, kiedy klawisz spacja naciśnięty. My nie chcemy spacji. Zobaczcie, że mamy czarną strzałkę, która nam pozwala wybrać różne kategorie. I zacznijmy może od strzałki w prawo, bo to jest takie naturalne. Ten kot w prawą stronę jest akurat zwrócony. Więc wybieram, że kiedy klawisz strzałka w prawo zostanie naciśnięty, to chcę, żeby mój kot właśnie się przesuwał. Dobrze. No to co trzeba zrobić? No, trzeba ruszyć kotem. No to wchodzimy znowu w ruch. No i pierwszy bloczek, który mnie informuje, przesuń o 10 kroków. Słuchajcie, popatrzcie, ja nie dopięłam bloczka na razie, ale jak kliknę na ten bloczek, to zobaczcie, że kot się przesunie. Kot się przesunął i dzięki temu dzieciaki mogą sprawdzić, co to jest 10 kroków. Czy to jest dużo na ekranie, czy to jest mało na ekranie? One zaraz powiedzą, że to jest mało na ekranie.
No i co teraz? Przesunęłam go. No to co mam zrobić, żeby wrócić do punktu startowego? Klikam znowu zieloną flagę i już mam na starcie. Dobrze. No okej, okay, ale w sumie to zróbmy to tak jak z dzieciakami, krok po kroku. Jeżeli strzałka w prawo, to przesunie się o 10 kroków w prawo. Jak myślicie, czy to jest ok, czy coś ma poprawić? Podajcie mi jakieś sugestie. Jesteście? Czy to jest ok, czy to trzeba poprawić? Ok. Dobra, no to teraz powiedzcie, co mam zrobić, żeby szedł w lewo. Co mam zrobić? Zapewne muszę w zdarzeniu znowu wyciągnąć kolejny bloczek i wybrać strzałkę w lewo. I teraz co dalej? No teraz chcę, żeby się przesuwał w lewo, w ruch. A mam przesuń o 10 kroków, a ja chcę, żeby on poszedł w lewo na ekranie. W prawo już wiemy, że przesuń o 10 kroków to tak naprawdę jest ruch w prawą stronę. A co zrobić, żeby on 10 w lewo? Macie pomysł? Macie pomysł jakiś? Dobrze, słuchajcie, to podpowiadamy. Okej. Okay. Słuchajcie, i znowu się odwzorowuję do przykładu z dzieciakami. Jeżeli prosimy, żeby dziecko poszło w kierunku pani, to co musi najpierw zrobić? Obróć się w kierunku do pani, a dopiero potem podążaj do pani. Jeżeli chce, żeby Kasia poszła do Zosi, Kasia musi się odwrócić w stronę Zosi, a dopiero potem iść. Dobrze, Gabrysia, to też byłby dobre rozwiązanie, iść tyłem. Ok, tylko że to takie trochę nienaturalne, bo jak przemieszczamy się po klasie, to chodź przodem. Tyłem w jakichś takich specyficznych zabawach, a to się czasami jak najbardziej, owszem, przydaje. No to słuchajcie, brakuje mi tego kierunku, czyli ustaw się w konkretną stronę. I teraz poprawimy sobie ten skrypt. Jesteśmy cały czas w ruchu, nie wychodzimy tutaj z tego ruchu. I zobaczcie, mamy tu czwarty bloczek, który się nazywa ustaw kierunek na. I teraz ogólnie w Scratchu mamy kierunki trochę takie sprecyzowane jak kąty, zaczynając od góry, czyli zera. I teraz w dobrym kierunku, teraz będę, chcę Wam w dobrym kierunku pokazać, nie wiem, czy mi się to uda, popatrzcie. I teraz zaczynam. W prawo to jest 90, dół to jest 180. W lewo może być minus 190, ale gdybyśmy wpisali 270, to również się uda i komputer to odczyta. Więc to tak działa. Troszkę można się tu odnieść do zegara na przykład i tarczy, ale nawet nie muszą dzieciaki absolutnie kojarzyć, co to jest, już na pewno nie wiedzieć, co to jest kąt, ile on ma stopni. Natomiast zobaczcie, macie fantastycznie opisane. Jeżeli ja chcę iść w prawą stronę, to w którą muszę się obrócić? No w prawo, tak? Czyli ustaw kierunek na prawo. Prawo tu jest 90. I teraz popatrzcie, gdzie wrzucam. Jeżeli ja chcę iść w prawo, to jaka jest kolejność? Idź i obróć się w prawo, czy obróć się w prawo i dopiero idź? Ok, no, no dobra. No to pewnie wiecie, że najpierw muszę ustawić się w prawą stronę, a potem dopiero maszerować. No i świetnie, i strzałkę w prawo mamy zrobioną. Słuchajcie, przetestujemy, uruchamiamy zieloną flagę i proszę, żebyście na komputerze kliknęli kilka razy klawisz w prawą stronę i czekam na odpowiedź, czy działa. Świetnie, dobra. Z obrotem też mogę, z obrotem potem jest problem z tymi czterema kierunkami i trochę dzieciaki się tutaj gubią. A jeżeli powiemy im, że ustawiamy cztery kierunki, weźmiemy na przykład cztery bloczki z maty, no to jest idealnie. Jeszcze na tablicy gdzieś to położyć. Myślę, że będzie odwzorowanie dobrze. Dajcie znać, czy idzie w prawą stronę. Czy jest ok. Idzie, świetnie, dobra. Uruchamiam znowu zieloną flagę, bo znowu ja chcę go tu mojego 0,0. No to teraz, jeżeli strzałka w prawą stronę i dobrze jest, żeby te dzieciaki cztery razy, skoro mamy cztery kierunki, cztery razy ułożyły, bo jak zrobią, powtórzą cztery razy, to z automatu zapamiętają. Więc jeżeli mam strzałkę w lewo, no to najpierw ustaw się w lewo.
Rozwijam. Lewo u mnie jest minus 90. No i przesunę 10 kroków. Słuchajcie, żeby przetestować. W prawo jest, a w lewo jest. No ale. Pojawiło się ale. Czy to jest naturalne, żeby chodzić na głowie? Czy to jest naturalne? Czy komuś się zdarzyło chodzić na głowie? Czasami tak czuję, ale w pracy, ale nie umiem. Słuchajcie. No, słuchajcie, pytanie, co zrobić, żeby kot nie chodził do góry nogami? Coś, co się bardzo często pojawia w programie w Scratchu i coś, co warto wiedzieć i pokazać dzieciom. Ok, słuchajcie, to teraz popatrzcie, magia. Pod sceną macie duszka kotka zaznaczonego na niebiesko. I tutaj przy tym kotku jest takie i, informacja, tak jak w sklepach. Chcę coś wiedzieć, idę do informacji, dopytać. Klikam na informacje i tutaj mamy dużo takich wskaźników różnego rodzaju. I to, co mnie bardzo interesuje teraz, to jest styl obrotu. Mirella, widzę, że dołączyła. Witam, kochana, witam serdecznie. Cieszę się, że dołączyłaś. Jesteśmy w trakcie projektu. Myślę, że warto uruchomić Scratcha i spróbować odwzorować to, co mamy na ekranie. I teraz popatrzcie. Tutaj mamy styl obrotu i mamy trzy rodzaje. Pierwsza strzałeczka oznacza, że mój kot będzie się trochę kręcił jak wiatrak. Dookoła po prostu. Kolejny styl obrotu, teraz nacisnę go, wybiorę. Strzałka. To są strzałki, które pokazują kierunek lewo-prawo. To znaczy, że mój kot, jakkolwiek bym nie chodziła, góra, dół, lewo, prawo, on zawsze albo będzie patrzył w prawą stronę, albo w lewą stronę. Czyli będzie chodził na nogach, a nie na głowie. Mamy jeszcze kropkę przy okazji. Kropka to jest taka jakby blokada, która spowoduje, że mój kot tylko i wyłącznie będzie patrzył w prawą stronę. I teraz możecie przetestować. Mamy kropeczkę, z dzieciakami też testujcie. I teraz zobaczcie, strzałka w prawo jest ok. A strzałka w lewo? On nie zmienia swojej pozycji, on idzie jak rak. A ja nie chcę, żeby chodził jak rak. Ja chcę, żeby on chodził patrząc twarzą do przodu. No więc muszę wybrać styl obrotu lewo-prawo i teraz testujemy. W prawo, w lewo. Pytanie, czy te dwie strzałki działają? Czy te dwie strzałki działają? Dajcie znać. Super, Hania, dzięki. Słuchajcie, i tak samo postępujemy ze strzałkami w górę i w dół. Dzieciaki niech je, tak jak powiedziałam, tworzą i dokładają, ale pokażę Wam szybszy sposób, który ułatwia nam troszkę życie. Mam tutaj na przykład taki bloczek. I teraz, jeżeli najadę kursorem myszki na pierwszy bloczek, który chwytam, czyli ten brązowy, wybiorę prawy klawisz myszy, zobaczcie, że kolor jakby teraz tych funkcji przyjął kolor mojego bloczka, takiego brązowego. I tutaj mam kilka opcji. Mogę usunąć, nie chcę, dodać komentarz też nie chcę, pomocy nie potrzebuję, na razie sobie świetnie radzimy, ale mogę to zduplikować, czyli powielić. Wybieram duplikuj i zobaczcie, mam w momencie gotowy scenariusz, gotowy bloczek, tylko muszę to poprawić. Ale to też jest fajna, fajna zabawa dla dzieciaków, ponieważ wiecie, że błędy są ok. Na błędach się bardzo wiele uczymy i czasami trudniej jest znaleźć błąd w programie i go poprawić, niż zrobić coś od początku. Dlatego myślę, że fajnie byłoby, niech sobie duplikują i teraz spróbują dobrze to poprawić. Dzieci tu bardzo często popełniają błędy, ponieważ nie poprawiają wszystkiego. Poprawią ten element, zapominają o reszcie. Więc fajnie jest też nad tym pracować. No ale uwaga, dobra, to słuchajcie, może ja sobie tak ułożę strzałka w prawo tu, strzałka w lewo tu. O, dobra, żeby było też dla dzieciaków łatwe. To teraz robię strzał w górę. I strzałka w górę, no to jestem w górę. Wybieram kierunek. Góra, czyli tak jak powiedziałam, że to jest 0, że to jest 0. No i przesuw 10 kroków. Słuchajcie, przetestujemy. Mamy już 3 strzałki. Prawo, lewo, góra,
Góra nie idzie. Źle zrobiłam coś. A, nie zmieniłam na zero. Nie zmieniło mi się na zero. Teraz mi się zmieniło na zero. Dobrze. Idzie do góry. Świetnie. Świetnie. Idzie do góry. Dobrze. Zaraz mi wyjdzie z ekranu. No to trzeba zrobić jeszcze moment, żeby szedł na dół. No okej. No to żeby na dół, to ja sobie skopiuję strzałkę z góry. Popatrzcie, strzałkę, cały element. Znowu prawy klawisz myszy, duplikuj, przeniosę na dół, tym razem strzałka w dół, kierunek również musi być dół i 10 kroków. Ok. Uruchamiam, słuchajcie, zawsze po każdej zmianie bardzo dobrze jest uruchomić zieloną flagę. Ta zielona flaga jakby robi taki reset, czyli odświeża nasz program, dzięki czemu wszystko powinno dobrze zadziałać. Jeżeli coś Wam nie działa, dobrze jest czasami zrobić stop, czyli czerwoną kropkę koło flagi, nawet kilka razy i dopiero zielony. To bardzo częste błędy, które się pojawiają w Scratchu. No dobrze, no to testujemy, słuchajcie, czy działa nam. Jest. Świetnie. Działa? Działa. Super. I macie gotowy pierwszy projekt. Mały, ale jakże pocieszny dla dzieciaków i one się niesamowicie cieszą, jak im nagle coś steruje z klawiatury i to same zrobiły. Przy okazji chciałam zapytać dziewczyny, czy znacie i czy miałyście udostępnione karty Scratcha do pracy z dzieciakami tego typu. Popatrzcie. Czy je znacie w ogóle? Znacie. Słuchajcie, gdyby ktoś nie, to ja tutaj wklejam na czata link. Dobrze. To jest link udostępnienie kart. Tutaj możecie wejść swobodnie, możecie sobie pobrać te karty na swój komputer, od razu wydrukować. Drukuje się je dwustronnie. Zobaczcie, to jest pierwsza kartka A4 i tę samą kartkę z drugiej strony drukujemy i wtedy mamy kartę po dwóch stron. Pierwsza strona informuje nas, jaka jest postać i co będzie robiła, a druga postać krok po kroku jest opisana, jakie elementy należy wykonać. Super, no to się może przydać. No dobrze, kochane, no to idziemy dalej, a ponieważ dzisiaj w temacie podobno był labirynt, więc idziemy w ten labirynt. Skoro już wiemy, jak poruszać się duszkiem, to idziemy krok dalej. Idziemy krok dalej, bo sobie dołożymy pewne warunki. Już nie będzie tak prosto, ale będziemy musieli pomyśleć, jak możemy się w ogóle przemieszczać po pewnym labiryncie. No ale skąd ten labirynt wziąć? No właśnie, i teraz popatrzcie. Mam tu projekt, własny projekt, który jest udostępniony, gotowy projekt, pusty, w sensie bez skryptów. Zobaczcie, co on ma. On ma tylko scenę, jedną scenę. Do tego ma kotka, który tutaj już siedzi. I teraz macie gotowy projekt, który możecie wykorzystać z dziećmi. Co zrobić, żeby dostać się do tego projektu? No, najprostsza rzecz pod słońcem, kliknąć link, który Wam właśnie wysłałam. I to jest dostęp do Waszego projektu, do mojego projektu, na którym będziemy pracować. Spróbujcie w przeglądarce internetowej skopiować ten mój link i go wkleić. Powinno Wam się uruchomić właśnie mój labirynt, na którym będziemy teraz pracować. Dajcie proszę znać, dobrze? Jest, dobra, ja chwilkę poczekam, dosłownie momencik. Jeżeli jeszcze tam ktoś z nami jest i nie uciekł, jest, mam, świetnie, dobrze. Ok. Dobrze, dziewczyny, skoro mamy pusty projekt, który chcielibyśmy wykorzystać na zajęciach, to od razu co sobie zrobimy? Zapiszmy go na komputerach. Dzięki temu będziecie mogły go przenosić sobie chociażby na pendrive'ie do pracowni. Jeżeli macie tablice multimedialne, na których ja bardzo lubię pracować, bo to jest fajna praca zespołowa i wtedy, że tak powiem, co 20 umysłów to nie jeden. I można ten projekt robić wspólnie z klasą. Spróbujmy sobie to zapisać. Uwaga, jesteśmy w programie i na górze mamy słowo plik. I z pliku wybieramy informację pobierz na swój komputer.
pobierz na swój komputer. Po kliknięciu pojawia się standardowe okienko, gdzie możemy zapisać. Wybierzcie sobie miejsce docelowe. Możecie zostawić tą nazwę, jeżeli Wam odpowiada. No i robimy zapisz. OK, ja już nie zapisuję, bo u mnie jest. Jest, dobra. I teraz słuchajcie, możecie szybciutko sobie sprawdzić. Jeżeli wejdziecie sobie na Wasz komputer, znajdziecie miejsce, w którym zapisaliście, to Wasz projekt będzie projektem, który ma ikonę i głowę Scratcha. O, właśnie u mnie się tutaj znajduje, widzicie? To jest już gotowy plik, który możecie przenosić i otwierać sobie w Scratchu. Także myślę, że warto z tego skorzystać, mieć taki pusty, a za chwilę sobie spróbujecie pobrać i zapisać ten, który spróbujemy właśnie teraz stworzyć. Słuchajcie, jak widzicie, zapewne trochę nam się sytuacja zmieniła. Pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że mój kod jest malutki. No, może spróbujmy sobie, ja już nie chcę go powiększać i pomniejszać, żeby on mi się tutaj chociaż nie. Możemy to przetestować z dzieciakami. Tutaj na górze nad sceną, nad czerwoną kropką, macie takie tajemnicze ikony, może nie tajemnicze, ale takie dość czytelne. Mamy stempel. Stempel, czyli no, coś, co nam powiela i coś, co nam duplikuje. Mamy nożyczki. Nożyczki nam coś wycinają. I mamy dwie strzałki. Pierwsze strzałki są na zewnątrz. To oznacza, że tak jak balon pompujemy, czyli rośniemy. Drugie strzałki są do środka, czyli wypuszczamy powietrze i stajemy się mniej. No to spróbujmy tego kota naszego tutaj powiększyć. Wystarczy wybrać strzałki powiększające. Widzicie, mam taką ikonkę teraz. Już nie mam myszki. I teraz najeżdżam na kotka. I popatrzcie, wystarczy na niego klikać. Klikam i popatrzcie, rośnie jak balon. No dobra, no to skoro urósł, no to przecież taki kot nie może się poruszać po labiryncie, ponieważ się nie mieści nasze pola. To tak jak z pionkami do gry. O, to tak jak z naszymi bloczkami do maty. Nasze bloczki idealnie muszą się wpasować właśnie w pole przeznaczone dla nich. I nasz kot również musi się wpasować w to pole. No więc teraz pomniejszamy. Druga strona, wybieramy strzałeczki do środka, nasuwamy na kotka i teraz słuchajcie, klikamy. Uważajcie, bo jak klikniecie z boku albo przesuniecie kursorem myszki, zginie Wam ta ikona. Jak zginie Wam ta ikona, to musicie uruchomić, kliknąć strzałeczki raz jeszcze i znowu pomniejszyć tego kotka tak, żeby się zmieścił w mojej kratce. Zmieścił się. Jeszcze możemy to sprawdzić nad sceną po lewej stronie, czyli po przeciwnej stronie, gdzie macie chorągiewkę, zieloną flagę i kropkę czerwoną, jest niebieski przycisk, niebieski magiczny przycisk, który pozwala nam powiększyć ekran. I teraz idealnie widać, czy ten kod się mieści w naszej kratce. Jest idealnie, myślę. Dobrze, pomniejszam. Tak samo, muszę po prostu kliknąć na niebieskie pole. Wracam do mojego projektu i zaczynam. Pierwsza podstawowa rzecz. No, trzeba się zastanowić, jak mój kod będzie się poruszał. Na pewno będzie się poruszał za pomocą strzałek. I te strzałki będą również wykonywały ruch w czterech kierunkach. Góra, dół, lewo, prawo. Nie potrzebujemy tutaj obrotów. Tylko pytanie, no ile tych kroków kot musi zrobić, żeby przejść z pola na pole? I teraz to wszystko zależy od tego, jakie macie zespoły dzieciaków, jak bardzo sobie radzą z pewnymi umiejętnościami. Myślę, że warto, zawsze uważam, że warto mówić o pewnych rzeczach, nawet od najmniejszych lat. Nawet jeżeli dzieciaki nie do końca będą rozumiały, o co chodzi, ale one będą gdzieś tam sobie pewne informacje przechowywać. Czasami zdarza się tak, że wracają do tych informacji i wtedy zapala się przysłowiowa lampka. O, to gdzieś było. Słuchajcie, wy teraz tego nie robicie. Ja Wam pokażę, jak to jest z tą
z tą kratką, o ile ten kot powinien się poruszać. W tym celu, żebyście dobrze widziały, dodam sobie nowego duszka. Wy tego nie róbcie, dobrze? Ja sobie stworzę teraz coś, co będzie takim moim przysłowiowym paintem i spróbuję wam narysować. Dodaję sobie nowego duszka. No, ja go potem za chwileczkę usunę. Chodzi mi tylko o to, żeby dostrzegły pewne zależności. Na naszej scenie, niech to będzie moja scena, o, mamy scenę. Ta scena jest pewnych wymiarów. Wymiary tej sceny, no to co już można dzieciakom powiedzieć i albo zapytać, bo powinny już podać odpowiedź. Wymiary, może zanim przejdziemy do wymiarów, środeczek tej sceny to tak zwany punkt 0,0. Nie A5, nie B3, tylko 0,0. I teraz, z tego punktu 0,0 na prawą stronę mamy 180. I teraz nie starajmy się dzieciakom tutaj tłumaczyć, jaki to jest parametr, jaki to jest wymiar. Mówmy o krokach, ponieważ dzieci chodzą po macie używając kroczków, więc mówimy o krokach, że na prawo mamy 180 kroków, a ponieważ to jest przecież środeczek, to i na lewo musi być 180 kroków. No to skoro mamy tyle kroków, to na całą długość, na całą długość mamy tych kroków 300. Oj, pomyliły mi się kierunki, teraz tak patrzę. No przecież on jest dłuższy niż szerszy. No faktycznie. To słuchajcie, jeszcze raz. Tu jest 180. Tak. I tu w takim razie też będzie 180. No my znamy współrzędne, więc dla nas to będzie minus 180, ale my im na razie może nie mieszajmy z tymi minusami. Tylko tłumaczmy, ile kroków trzeba zrobić, żeby przejść od punktu 0. A na prawo i lewo, przepraszam, to będzie 240. 240. Tak jest. No i teraz prosty rachunek dla nas. W związku z tym, w tym kierunku będziemy mieć kroków w sumie 480. Ja was bardzo proszę, pomóżcie mi liczyć. A na wysokość tutaj będziemy mieć ile? Będziemy mieć 360. I to są wymiary naszej sceny. Skoro to są wymiary naszej sceny, to teraz co robimy? Liczymy ilość kratek. Na długość mamy ich 12. Prawda czy fałsz? No, nic nie mówicie? A na wysokość ich mamy ile? 10. Prawda? Dobra, jest 12. Już ktoś podaje od... No, dobra. A na wysokość? 10? Dobrze, Mirella, super. Słuchajcie, ja przepraszam, ale ja uwielbiam wprowadzać dzieciaki w błąd. Ja wtedy dzięki temu, wiecie, pobudzamy ich do myślenia i one muszą wiedzieć, że kto wie, czy pani Sylwia w tym momencie nie wprowadza ich w błąd, czasami prawda, ale zadaje trzy razy pytanie, czy na pewno. No i wtedy to już się kompletnie zaczynają gubić. Okej, dobra, oczywiście, że 9, brawo, oczywiście, że 9. No więc prosty rachunek, a jak nie, to dzieciakom pokazać kalkulator, gdzie jest na komputerze, niech nauczą się używać kalkulatora. Zawsze mówię, że warto znać działania pisemne, ale ponieważ mamy komórki, mamy kalkulatory przecież pod ręką, chyba nikt z was, nie wiem, w sklepie nie wyciąga kartki długopisu, tylko wyciąga komórkę i używa kalkulatora, więc pozwólmy, nauczmy ich też i pozwólmy korzystać z tych dobrodziejstw, które ułatwiają nam życie. No dobrze, no to co, policzyliście, jakie wymiary ma jedna krateczka? No. Jedna krateczka, jakie ma wymiary? Ktoś ma?
No, jesteście? Macie? Dobra, no to spróbuję ja podać odpowiedź. Dobrze, mamy 40. Mamy 40. Jedna krateczka to jest 40 na 40. Ja sobie teraz, popatrzcie, wyczyszczę chwilę, czyli dodam nowy kostium. I jeszcze raz, czyli mamy krateczkę, która ma takie wymiary 40 kroczków na 40 kroczków. Świetnie, doszliśmy do tego. No dobrze, ale jakby to dopiero początek, bo jak już wiemy, jakich wymiarów jest nasza kratka, to teraz pytanie, co by było, co będzie, kiedy obok mam drugą kratkę? Taką samą. I teraz stoję sobie tutaj na środeczku. Ja zaraz tu postawię kropeczkę. Stoję sobie tutaj na środeczku i teraz pytanie, ile kroków mam zrobić, żeby przejść tu? Ile kroczków mam zrobić, żeby przejść tutaj? Ile kroków mam zrobić, żeby pokonać z jednego punktu 20? Jest, Gabriela. Super, 20. Ale czy o to nam chodzi? Mój pionek będzie skakał, mój kotek będzie skakał między polami, czyli jednego pola musi przejść na drugie. Czyli gdzie mój kot idzie? Mój kot musi przejść tu. No to pytanie. Ile musi przejść? O, a ten uśmiech to dla Was. 40, Jadwiga, oczywiście, że tak, 40. Popatrzcie, myślę, że dzieciaki spokojnie to ogarną i spokojnie zrozumieją, że żeby przeszedł z kratki na kratkę, musi zrobić 40 kroków. Myślicie, dadzą radę? Proszę, ale się 40 posypały. Super. Tak a propos 40, ja w tym roku obchodziłam 40 i to taka ładna liczba. Super. Świetnie, ogarnął, jasne. Dobra, no to idziemy dalej. Skoro już wiemy, jakie mamy pole, to ja w tym momencie usunę sobie te moje linii. Skorzystam z nożyczek na górze. Klawisz myszy, moja myszka czasami zawodzi, a tak jest pewniej, więc wystarczy, że nożyczki skieruję tutaj na duszka. Już nie mam tego duszka i nie mam moich zapisków. Oj, kiedy to było, Małgorzata mówi. Ta 40. Ale wiesz, Małgosiu, to nie jest tak. Nieważne kiedy, nieważne jak i tak dalej. Ważne, na ile człowiek się czuje. Więc myślę, że wy jesteście wszystkie młode duchem, bo robicie te cudowne rzeczy z tymi dzieciakami, więc brawo. Super. Dobra, kochane, to wracamy do tematu, bo tak trochę urodzinowo się nam zrobiło. Wszystkim czterdziestkom życzę wszystkiego dobrego. Fantastycznie. Dobra, słuchajcie, wracamy do skryptu. Wracam do skryptu tutaj. Nie wiem, czy dobrze widać mój kursor myszki. Na środeczku zakładka skrypty i zaczynam się bawić moim kotkiem. I znowu wracam, dzięki, Angelika. Znowu wracam do tego, co przed chwilą było i kiedy sterowaliśmy kotkiem, czyli pierwszy element, bardzo ważny element, zakotwiczenie. Świetnie, Mirella. Zdarzenie, kiedy kliknięto zieloną flagę i chcę zakotwiczyć. Czyli wchodzę w ruch i wybieram punkt idź do. I teraz ważna rzecz, bo dzieciaki za chwilę się sprzeczają. Proszę pani, a ja mam minus 172, a ja mam 120. I teraz ten kotek minimalnie może być przesunięty u was na planszy, więc wy możecie mieć swoje współrzędne. Niekoniecznie idealne takie jak moje, ale. One są ok, bo to są jakby aktualne współrzędne mojego kota, czyli aktualna pozycja mojego kota. Ona ma zostać, nie zmieniamy takich samych. Każdy ma własny ekran, ma własnego kota i ma własne numery, więc to musi tak zostać. Świetnie, czyli mamy jakby punkt startowy tego mojego kotka. No to teraz chcę, żeby kotek się poruszał i to już szybko zrobimy. Kiedy w zdarzeniach, kiedy klikniemy klawisz, od czego zaczynamy? W górę.
Pamiętajmy, ustawiamy kierunek i przesuwamy. Tylko jeszcze jedna rzecz. Uwaga, informacja kotek i sprawdzamy, czy on ma lewo-prawo. Sprawdźcie, czy on ma lewo-prawo, żeby nam znowu nie chodził do góry nogami. I to jest ważne. Tutaj jeszcze raz przypominam, strzałka lewo-prawo. Jeżeli jest ok, to mogę to zwinąć. I ok, nie przeszkadza mi to. Dobrze, strzałka w górę, wchodzimy w ruch. Jeżeli strzałka w górę, to ustaw kierunek na górę i przesuwaj się o kroków 40. Klikam w okienko i z klawiatury wpisuję 40. Robię to samo w czterech kierunkach. Ponieważ potrafimy już duplikować, a zależy nam na czasie, to spróbujmy zduplikować. Skoro mam górę, to zrobię teraz dół, żeby się nie pomylić. Dół, dalej 40 kroków. Idę dalej. No to prawo, kierunek prawo, też 40 kroków i zostaje mi jeszcze lewo, kierunek lewo, też 40 kroków. Dobra, poczekam chwilę, żebyście mieli. Dajcie znać, jak macie. Oczywiście musimy przetestować, słuchajcie. No to klikamy, 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 klikamy. No i chodzimy sobie po polach. Natomiast na pewno się to zdarzy, jak dzieciaki będą testowały, ten kotek na razie chodzi po polach. Na razie chodzimy po wszystkich polach. Za chwilę spróbujemy zrobić tak, żeby nie chodził po naszych szarych. Ale zobaczcie, kiedy ruszam moim kotkiem po planszy jest idealnie, ale co się stanie, kiedy ja spróbuję dobić do ściany? No i tu jest problem, ponieważ kotek w połowie się chowa i on nagle zmienia swoją pozycję. I teraz, kiedy próbuję go poruszać, zobaczcie, on się będzie przesuwał dokładnie po naszych liniach, a nie po polach. I to przy testowaniu na tym etapie wyjdzie dzieciakom, ale trzeba im powiedzieć, że on przed chwilą zrobił 20 kroków, a nie 40, bo go zatrzymała ściana. W związku z tym, gdy teraz mu daje komendę idź 40 kroków, to troszkę się zmienia sytuacja. Oczywiście, żeby wrócić do stanu początkowego, co należy zrobić? Zielona flaga, jestem znowu w punkcie startowym. Gdzie jest duplikuj? Uwaga, Mirella, najeżdżamy na klawisz, jeżeli chcę zduplikować, popatrz, cały bloczek. Najeżdżam na ten pierwszy brązowy i wybieram prawy klawisz myszy. O, prawy klawisz myszy. Moja myszka idealnie nie łapie. I tu jest ważne, że jeżeli duplikuję z bloczka w kolorze brązowym, to pojawia mi się również ta informacja również w kolorze brązowym. I wtedy wystarczy kliknąć duplikuj. Jak chcę, jeszcze raz, jak chcę duplikować cały ten element, muszę to zrobić z pierwszego bloczka. Jest, super, idziemy. Kota wróciłam na miejsce, to teraz pobawmy się, co powinno się zrobić właściwie, żeby ten kot chodził mi tylko po zielonych polach. Ja nie chcę, żeby on chodził po tych szarych polach. No to teraz uwaga. Bardzo dużo myślę, że prowadziliście takich zabaw na macie, dużo takich gier, które można było przełożyć, planszowych gier, gdzie pojawiały się warunki. Czyli uwaga, jeżeli wejdziesz na czerwone pole, to. Jeżeli wejdziesz na zielone, to. Więc myślę, że te warunki już gdzieś tam dzieciaki mają panowane, a skoro tak, no to możemy ich użyć również w programie. A warunki, jeżeli znajdują się w kontroli. Kontrola, taki kolor żółto-pomarańczowy, to wszystko w zależności, wszystko zależy od no od tego, jakie macie ustawione kolory na monitorach. No to słuchajcie, ale zróbmy tak. Na razie nie będę, wyciągamy bloczek w ogóle czwarty. Zobaczcie, ja go położę na razie z boczku. Nigdzie go na razie nie dopinam. Spróbujmy sobie zaplanować ten bloczek, a dopiero potem go połączymy. Dobra? Ok. Więc jaki tu musi być warunek, słuchajcie? Jeżeli kot wejdzie na pole szare,
to najlepszą będzie sytuacją wydanie mu komendy: kocie, wróć, wracaj. Jeżeli zrobię krok do przodu, to jak najszybciej jest wrócić, zrobić krok do tyłu. Jeżeli ja robię 40 kroków do przodu, jak najszybciej wrócić, 40 kroków do tyłu. Tak? A kroki do tyłu są z takim specjalnym znakiem minus. I myślę, że niektóre dzieciaki na pewno nie będą miały z tym problemu, a niektóre dopiero właśnie się zapoznają, że chodzić do tyłu jak rak, to może dać liczbę minus 40. No więc jeszcze raz, jeżeli wejdę na szary, czyli dotknę tego szarego koloru, to zrobię kroki wstecz, czyli cofnę się. No to poszukajmy dotykania kolorów. A znajdują się one w czujnikach pod kontrolą. Czujniki. Dobra. I teraz zobaczcie drugi bloczek. Dotykanie koloru. I ten bloczek idealnie pasuje do tego, co tutaj jest na dole, przynajmniej kształtem, tylko jest jeden za duży w stosunku do tej dziury, którą mam tam, do której mamy go wcisnąć, ale nie martwimy się, bo on się powiększy. I tu jest jeszcze fajna rzecz, żeby dzieciakom pokazać, chociaż one metodą prób i błędów wciskają to idealnie. Natomiast zobaczcie, jeżeli próbuję wcisnąć bloczek z lewej strony, nic się nie dzieje. Od dołu nic, od góry nic. Natomiast idealnie jak próbuję od prawej strony, takie podświetlenie oznacza, że wystarczy, że puszczę ten niebieski i on tam mi idealnie wskoczy. Zobaczcie, puszczam, idealnie się pasował. Jeżeli dotykam koloru, no ale halo, kolor mi nie odpowiada. No to co muszę zrobić? Popatrzcie. Najeżdżam na ten kolor, który się tu znajduje i klikam lewym klawiszem myszy. Puszczam klawisz myszy. W tym momencie pojawiła mi się taka łapka i teraz przesuwam sobie delikatnie łapką i zobaczcie, co się dzieje. W zależności od tego, na jaki kolor trafia moja łapka, taki kolor też uzyskuję. A jaki ja kolor chcę uzyskać? No dokładnie taki szary. I tutaj uczulcie dzieciaki, że szary szaremu nierówny. Można jakieś przykłady podać, narysować kilka, w skreczu narysować kilka linii zbliżonego szarego i sprawdzić, który kolor kot złapie, a przez które przebiegnie. Oto już pomyślałam, że to byłby fajna zabawa dla dzieciaków, taka wprowadzająca. My dla oka nam się wydaje, że pewne kolory są takie same, natomiast niestety dla komputera drobniutka różnica w składowych jest znacząca. No więc popatrzcie, wystarczy, że najadę na ten szary i kliknę, czyli zatwierdzę lewym klawiszem myszy. Moja strzałka zmienia nagle kursor na strzałeczkę. Zobaczcie, jest idealnie. Aha, dobra, czyli Mirella jest ok, tak? Słucham. Słuchajcie, bo tu mam takiego pomocnika. Czy mogę w czymś pomóc? Tak, tak, jak jest naładowany, tak. Dobrze. No, to było pytanie życia. No dobrze, udało się. Dobra, już pobiegł do swoich spraw. Dobrze, słuchajcie, czy udało Wam się ten kolor pobrać, dokładnie ten kolor? Dobrze, czyli uwaga, jeżeli dotykam tego koloru, to tak jak tłumaczyłam, chciałabym się cofnąć, czyli zrobić kroki do tyłu, więc wchodzę w ruch, skoro mam się ruszyć. Skoro mam się ruszyć, wybieram sobie przesuń o 10 kroków. Bloczki, które są jakby warunkami, na przykład taki bloczek jeżeli, nazywamy je pieszczotliwie w stosunku do dzieci krokodylami. Krokodyle mają paszczę, więc krokodyle coś połukają. No i nasz krokodyl będzie połukał właśnie nasz bloczek. Zobaczcie, znowu widzę podświetlenie. Jeżeli ja widzę podświetlenie, puszczam i to na pewno mi wskoczy. No dobrze, no to skoro mamy się cofać, to minus 40 kroczków. Minus 40 kroczków. Jest. No i teraz pytanie. To znaczy,
W którym kierunku muszę to przypiąć? Mój kot porusza się w czterech kierunkach: góra, dół, lewo, prawo. I przy którym kierunku powinien się znaleźć ten bloczek? Kto ma pomysł? Ma ktoś pomysł? Przy prawo. Dobra, Mirella, to tak robimy. Uwaga, ja sobie troszkę przesunę te bloczki. O, tu mam w prawo. Strzałka w prawo, czyli Mirella chce, żebyśmy tutaj dopięli. O, ten warunek jest dopięty. Czy tylko i wystarczy, jak myślicie? A sprawdźmy. Uruchamiamy zieloną flagę. Skoro mowa o strzałce w prawo, to naciskam strzałkę w prawo. Ha! Nic się nie dzieje, kochani. To znaczy, że działa czy nie? Jak myślicie? Spróbujcie nacisnąć strzałkę w prawo i zobaczyć, czy kot wejdzie na szare pole. Jak myślicie, czy to znaczy, że działa czy nie? No. Małgosia, twój nie wchodzi na szare, czy wszedł na szare? Przesunął się Mirella na szare pole, mimo że dopięłaś. A słuchajcie, jeszcze raz, zieloną flagę. Pamiętajcie, kilka razy zieloną flagę, czyli robimy taki reset i dopiero klawisz w prawą stronę i on nie ma prawa wejść na szare pole. Został na zielonym. Mirella, pytanie, co u ciebie? Mirella, daj znać, co u ciebie, czy on wszedł, czy nie wszedł, bo to jest ważne. Testujemy, cały czas testujemy. Przy testowaniu czasami jakieś błędy wychodzą, ale pamiętajcie, że no, nikt nie jest nieomylny, może faktycznie jest na zielonym. No i bardzo dobrze. A teraz wam powiem, dlaczego on jest na zielonym. No, on jest na zielonym, bo program Scratch działa tak szybko, że ruch, który wykonał, bo on tak naprawdę wszedł na to szare, ale ten ruch był tak szybki, że był niewidoczny dla naszego oka. A spróbujmy. Ja, słuchajcie, spróbujmy sprawdzić, czy ten ruch istnieje w ogóle. I zobaczcie, co zrobię. Na razie tylko cały czas testujemy strzałkę w prawo. Odsuwam jego krokodyla na troszkę. I pomiędzy te dwa przyciski dam przycisk poczekaj chwilę. Przycisk czekaj jest kontroli i to jest pierwszy przycisk. Patrzcie, tu jest 1 sekunda. Niech zostanie 1 sekunda, dla nas to w tym momencie nie ma znaczenia, tylko ma znaczenie, żebyśmy nacisnęli strzałkę w prawo tylko raz. Bo jeżeli wywołam ją 2 albo 3 razy, no to on nam poprzeskakuje te pola. A na razie testujemy, czy w ogóle kot się rusza na szare. Uruchamiam zieloną flagę, bo sobie odświeżam. I teraz uwaga, strzałka w prawo. Jest? Wrócił. Czy każdy widział ten ruch? Czy każdy widział teraz ten ruch kota, że jak wszedł na szare, on sekundę poczekał, żebyśmy zobaczyli go i wrócił z powrotem na zielone. Czy teraz jest ok? Świetnie. Mirella, jeszcze chciałabym wiedzieć, jak ciebie, czy wszystko ok? Super. Dobrze. Mirella, popatrz. Chodzi mi na razie tylko o ten element, którym ruszam teraz. To jest skrypt, który mówi mi o ruchu w prawo przy naciśnięciu strzałki w prawo. Proszę sprawdź, czy wszystkie parametry u ciebie są dokładnie takie jak u mnie. Natomiast całą resztę poproszę, żeby się zastanowiła, czy ten ruch na ten kolor to tylko w prawą stronę, to znaczy, że on w lewą ma sobie chodzić już na to szare? Czy powinien również nie chodzić?
Jak myślicie? Świetnie, super. Słuchajcie, to idziemy dalej, ale wyrzućmy to, czekaj. Popatrzcie, muszę odpiąć jeżeli i wyrzucam to, czekaj, bo to nie o to chodzi, że on ma wchodzić na szare i mi cofać się. Dla mnie jest wystarczające, że ten ruch jest szybki, dzięki czemu moje oko widzi, że on w ogóle nie wchodzi na szare pole. I o to mi chodzi. Nie wiem, czy wiecie, jak usuwamy bloczki, ale najprostszym sposobem jest przesunięcie go na środeczek i puszczenie. I on w tym momencie zniknie. A dopinam resztę. No jak, dziewczyny, czy to wystarczy, czy jednak ten warunek z kolorem muszę dopiąć wszędzie? Jestem za tym, żeby go dopiąć wszędzie, bo przecież ja się poruszam w czterech kierunkach. Ja nie mogę wyjść z mojego zielonego toru w górę albo w dół. Nie, ja chcę na nim zostać. Czyli popatrzcie, co robimy. Popatrzcie, co robimy, dziewczyny. To jeżeli duplikuję. Duplikuję sobie samą część jeżeli. I dokładam do każdego elementu. Dokładnie taką samą. Ten warunek musi być taki sam wszędzie. Obojętnie, w którym kierunku bym poszła, w każdym kierunku nie mogę wejść na szare pole. I teraz spróbujcie to ułożyć. Ja już testuję, wy za chwilę. Spróbujcie ruszać strzałkami i sprawdzić, czy kot chodzi tylko po zielonych. Czy to nam się na chwilę obecną udało? No? No, u mnie działa. Słuchajcie, czy wejdzie na pomarańczowe? Wejdzie na pomarańczowe, bo to nie jest szary. Dajcie znać, czy chodzi. Chodzi po zielonych. Gabrysia mi pisze, dobra. Jak reszta? Chodzi po zielonych. Świetnie, u mnie też. Brawo, brawo. Słuchajcie, to już jest duży sukces. No i dzieciaki już w ogóle będą miały satysfakcję. Więc tak naprawdę na pierwszym etapie i w zależności od tego, na jakim etapie pracujecie z dzieciakami, czy jest to pierwsza klasa, druga czy trzecia, to możecie zakończyć na takim jednym projekcie. On jest, popatrzcie, on trochę trwa. Dzieci nie lubią długich projektów, bo dzieci oczekują, jak same wiecie, efektów tu i teraz, więc wystarczająco dużo pracy i będzie ogromny sukces. My pójdziemy sobie dalej, po to tylko, żeby dzieciaki mogły rozbudowywać ten projekt na następnej spotkaniu z wami, poszerzać swoje wiadomości, ale przy okazji się nie męczyć. Ja teraz mam taką propozycję. Jeżeli macie gotowy projekt znowu, coś przerwało transmisję. Dobra, Małgosia, czy... Okej, dobra. Wiecie, to jest sieć, no różnie bywa. Patrzę, u mnie w zasięgiem jest bardzo dobrze, również u mnie w Tychach, więc jest okej. Dobrze, słuchajcie, proponuję, żebyście sobie zapisali... Macie zapisany jeden projekt, który jest pusty. Proponuję, żebyście sobie zapisały ten drugi, gdzie macie tylko sterowanie kotem, bo to jest naprawdę wyzwanie. Więc zapiszmy sobie drugi projekt. Robimy, przypominam, plik. Pobierz na swój komputer i nazwijcie sobie go inaczej, czyli labirynt sterowanie, tak żeby wiedzieć, który to jest poziom. Zróbcie to, proszę. Nie zamykajcie mi tego projektu, bo my pójdziemy dalej. Mamy, możemy już iść? Super, Gabriela. U nas ten warunek, bo piszesz, że zastosowałaś w klasie, że kiedy dotknięto szary, wróć na początek. Przy czym, jeżeli mamy taki labirynt, to naprawdę ten kot będzie wracał na sek. Ale to jest, Gabrysia, bardzo fajny pomysł, bo za chwilę możemy naszą planszę zmienić i tam
sobie bloczek, przykład czerwony, i znowu dołożyć dzieciakom warunek. Uwaga, jak wejdziesz na czerwony, to przeniesiesz się na początek gry. No tak jak czasami w planszówkach bywa, że jak wylosuje się dane pole, to trzeba czasami wrócić na początku gry i to jest fantastycznie i możemy do tego wrócić. Świetnie. Dobra, słuchajcie, jak macie zapisy. Skoro była mowa o dołożeniu warunku, to proponuję w takim razie dołożyć sobie drugą planszę. Pierwsza plansza to będzie plansza, na której kot może chodzić i kolejny element, zmieniamy planszę na drugą. Zobacz, jak to prosto można zrobić. Wchodzimy sobie w scenę teraz. Cały czas mam ten gotowy projekt, wchodzę sobie w scenę. Przypominam, tutaj na dole przy duszku mamy scenę. I w scenie zaglądamy do tła. Ja teraz pomniejszę. O, dobrze. I to jest moje tło. Zobaczcie, że mam jedno pole. To się nazywa plansza 1. Nazwa plansza 1 znajduje się tutaj i dzieciaki mogą sobie je nazywać jak chcą. My zostawiamy na razie plansza 1. Dla uczniów fajniej jest po prostu je numerować 1, 2, 3, jeżeli jest ich więcej. Dla nich jest to proste, logiczne, nie gubią się wtedy. Dobra, słuchajcie, chciałabym mieć planszę drugą. No to zrobię taki myk szybciutko. Na górze przy naszych tajemniczych bloczkach mamy przy strzałkach nożyczki, ale mamy też stempel, słowo duplikuj. Klikam i uwaga, popatrzcie, na co muszę kliknąć. Na ten środeczek tutaj. Tutaj na środeczku widzę miniaturę planszy i robię duplikuj. Mam już dwie. Mam dwie takie same. Mam dwie takie same. Świetnie. Pamiętajcie, plansza 1, a tutaj zobaczcie, sama nazwa wskoczyła, plansza 2. No ale bez sensu mieć dwie takie same plansze, więc tak. Jedynkę zostawiam sobie, to jest moja plansza numer 1. No teraz przygotuję sobie do zabawy planszę numer 2. Słuchajcie, no przede wszystkim plansza musi się różnić układem, no bo gdyby był taki sam układ, no to no jest jakoś tak bez sensu, prawda? No, to co za zabawa. No to teraz pozmieniamy ten układ, ale uwaga, bo to co mówiłam, kolory dla komputera mają znaczenie. W związku z powyższym, będąc na planszy numer 2, mogę sobie coś tutaj pozalewać. Uwaga, wybieram wiaderko. No już dzieciaki potrafią, bo w Paincie to świetnie opanowały. I na dole mam bazę kolorów. No ale trudno tu dobrać idealny kolor. Ale mam takie narzędzie do pobierania koloru. Wybieram to narzędzie. Pobieram sobie najpierw szary kolor. Raz jeszcze wiaderko. I teraz co wystarczy zrobić? Popatrzcie. Wystarczy malować sobie kratki na szary kolor. Teraz spróbujmy stworzyć jakąś planszę. Uwaga, zapewne każdy z Was będzie miał inną. Spróbujmy sobie stworzyć planszę, no, żeby wizualnie była inna niż ta pierwsza, ale ponieważ wykorzystamy sobie, Gabrysia, jak się nie mylę, mówiłaś o tym warunku, że kiedy wchodzę na jakieś pole, to mnie teleportuje do początku, więc proszę, żeby Wasza druga plansza miała przynajmniej dwie ścieżki, czyli dwie możliwości przejścia przez ten labirynt, dobra? Słuchajcie, szary sobie zamalowywuję, ale w drugą stronę nie zamalujcie wszystkich zielonych, bo ja muszę mieć próbkę, czyli uwaga, muszę mieć możliwość pobrać zielony kolor. Jak pobiorę zielony, to teraz mogę sobie zamalowywać zielone. Uwaga, jeżeli zdarzy się tak, bo u mnie się również zdarzyło, że uczeń centralnie trafił w linię i też i zamalował tę linię, to na górze macie strzałeczki, które cofną Wam ten ruch, więc nic się nie dzieje. Ale uważajcie na to i dzieciaki, jak czasami chcielibyśmy, żeby trafiły w linię, to się im nie udaje, ale przy zmianie tego pola bardzo często. No dobra, to ja sobie zrobię szybciutko jakąś tam ścieżkę, może nawet, o,
Całkiem nieźle. Jak u was? Czy jest? Kurczę, to niedobrze, słuchajcie. No, u mnie wciąż sieć jest dalej taka sama, jest dobra, jest bardzo dobra wręcz. A to może być problem z siecią. Gdyby wam przerwało, ja się postaram mówić wolno. Czasami, jeżeli zrywa, można nie zamykając waszego programu Scratch, spróbować, może wyjść na chwilę z pokoju i jeszcze raz wejść do niego za pomocą linku. Może to coś pomoże. Spróbujmy. Dajcie znać, proszę, czy macie drugą planszę, czy jest gotowa druga plansza i możemy się pobawić. No, czekam chwilkę. Jest, jest, jest. Dobra, jeszcze parę osób. Dobrze. Okej. Dobrze. No to spróbujmy. Idziemy dalej, tak? Dobra, jest, super. Mamy dwie plansze. To wracamy do naszego układu. Wracamy do naszego kota. Nasza scena zostaje jakby z dwoma kartami, dwie kartki papieru, które można odwracać, a ja wracam dalej do kota, który chodzi po planszy. Oczywiście wychodzę z kostiumu, wchodzę do skryptu. Dobra. Uruchamiam zieloną flagę. Ona wraca mi do początku i na razie nic się nie dzieje. O, nic się nie dzieje. Zadziało się. Jak? No popatrzcie, co się stało. U mnie pojawiła się plansza numer dwa. A ja nie chcę tej planszy numer dwa, bo przecież ja zaczynałam od planszy numer jeden. I muszę też taki warunek dołożyć, że kiedy zaczynam w ogóle ustawić sobie planszę, w którym momencie postaram się tutaj troszkę uporządkować, żeby nam się te bloczki nie mieszały. Zróbmy sobie, o, w jednej linii, ponieważ my już rozumiemy te poruszania się, one mogą się mi troszkę schować. Mamy w jednej linii, a tutaj mamy bloczek, od którego w ogóle wszystko się zaczyna, czyli kiedyś zielona flaga idzie do mojego punktu startowego i tu właśnie chcę, żeby wywołać planszę numer jeden. No to moi drodzy, wchodzimy razem w wygląd. No bo plansza to wygląd, no to jest tło jakby naszej sceny i w wyglądzie, już nie będę liczyła, ale mniej więcej po środku znajduje się taki bloczek zmień tło na plansza. Po rozwinięciu czarnej strzałki mamy właściwie wszystkie plansze, które mamy w scenie. My mamy na razie dwie, tylko albo aż. No i decydujemy, że wybieramy sobie planszę numer pierwszą, bo to była moja plansza. I podpinamy sobie. Jeszcze raz uruchamiam zieloną flagę. Jestem na pierwszej planszy, jest wszystko ok. Jest, widzę u dziewczyn, fajnie. Dobrze. I na razie wszystko ok. No dobrze. No to teraz, kiedy zmieni mi się
ta sytuacja na planszy numer 2? Kiedy mogę zmienić na planszy 2? Jak myślicie, jaki tam będzie warunek? Kto ma pomysł? Kiedy, w którym momencie ma mi się właśnie zmienić plansza numer 2? Ktoś ma pomysł? Dobra, no to pochodzi. No mój kot chodzi po zielonych. Jego celem na razie jest prosty cel, bo nie ma żadnych przeszkód, ale my sobie to zmienimy za chwilę. Zobaczcie, moim celem jest dojście do ostatniego pola. Świetnie, gdy będzie na pomarańczowym Jadwiga i to jest mój jakby cel dojścia na tej pierwszej planszy i w momencie, kiedy będę na pomarańczowym, mam przejść na planszę drugą. To jest bardzo podobna sytuacja jak z chodzeniem po tych szarych. Jeżeli dotykam szarego, to mam się cofnąć, a w tym momencie, jeżeli dotykam pomarańczowego, mam zmienić tło na planszę numer 2. No to myślę, że to będzie dość łatwe dla Was. Świetnie. Wchodzimy w kontrolę. Wybieram warunek jeżeli. Ale uwaga, znowu z premedytacją nie łączę na razie. Jeżeli w czujnikach, taki jasny, ładny, niebieski kolor, dotyka koloru, pobieram kolor, klikam klawiszem myszy, przesuwam na pomarańczowy, uwaga, nie złapać koloru kota, bo on jest zdecydowanie inny. Zatwierdzam. Jeżeli dotykam tego koloru, to moja plansza powinna się zmienić na planszę 2. Zmiana planszy to wygląd. Zmień tło i uwaga, krokodyl łapie, na planszę numer 2. Ale jeszcze nie dopinam. No i teraz mi podpowiedzcie, czy to jest ok i czy mogę dopiąć, czy jednak muszę coś tutaj jeszcze zrobić. Ja Was tak męczę, przepraszam, ale to są takie niuanse bardzo ważne na początku pracy z uczniami w klasach 1-3. Jeżeli oni to dobrze zrozumieją, to naprawdę z każdymi kolejnymi zajęciami będziecie mieć łatwiej i tak naprawdę to oni będą Was wyręczać, więc to tak trochę ułatwimy sobie przez to naszą pracę. Powiedzcie mi, co mam zrobić. Czy mam dopiąć, czy jednak nie? Czy coś jeszcze może bym tutaj dała? Jak myślicie? Jesteście. Ja wiem, że Wam obiecałam przerwę, ale ten czas tak szybko z Wami płynie. Chyba, że... Aha. Małgosia, mam dopinać, tak? Nie działa. No to w sumie dobrze, bo nie ma prawa działać. No to teraz się zastanówmy, dlaczego. Jeżeli połączymy te bloczki, one nie będą działać. No to teraz tłumaczę. Słuchajcie, w momencie, kiedy uruchomię zieloną flagę, zadziałał ten skrypt. Ile razy on zadziałał? On zadziałał na początku, czyli na samym początku programu, na samym początku zabawy, ktoś wysłał kota do punktu XY. Ktoś powiedział, ustaw planszę 1. I ktoś powiedział, halo, jeżeli dotykasz pomarańczowego koloru, to zmień planszę na drugą. No ale teraz pytanie, czy on na początku dotyka koloru pomarańczowego i czy on w ogóle ma szansę na początku dotknąć koloru pomarańczowego? No, nie ma szans. Nie ma szans. Dlatego ważne jest tutaj, i to się bardzo często w programach powtarza, że warunek dotykania tego koloru musi, uwaga, sprawdzać się cały czas, podczas działania programu. Cały czas, kiedy program jest uruchomiony, komputer musi sprawdzać, czy dotyka koloru pomarańczowego, bo my nie wiemy, w którym momencie on dotknie tego koloru pomarańczowego, prawda? Dlatego wyciągnę Wam kolejnego krokodyla z kontroli. Jest to krokodyl, który jest zawsze. I teraz
Całe jeżeli, calutkie jeżeli, ma mi połknąć zawsze. Zobaczcie, krokodyl w krokodylu. No tak, dzieciaki zaraz zaczną się śmiać. I teraz dopiero mam prawo dopiąć, uruchomić zieloną flagę i teraz zadziałało. No to ja szybko sprawdzam, czy ja przejdę do planszy 2. Tada, jestem, super. Cudownie. Okej, okay, zadziałało, fantastycznie. No ale jak zobaczyliście, no dzieciaki od razu powiedzą, że jak to proszę pani, plansza się zmieniła i on już jest na końcu, a powinien być halo na początku. No to teraz jeszcze jedna rzecz. No właśnie, Mirella. Trzeba w tym momencie tutaj, gdzie mamy tego krokodyla, który dotyka nam pomarańczowego koloru, trzeba, ale również musi zmienić swoją pozycję. No przecież nikt nie będzie z linijką mierzył tej pozycji, popatrzcie co robimy. Chwytam kota, ale jestem na planszy drugiej, żebyśmy się dobrze zrozumiały. Chwytam tego kota, przeciągam go tam, gdzie chcę zacząć planszę numer 2. O, ja chcę zacząć tu. Ja wcale nie muszę zacząć od góry. Ja chcę w tym momencie zaczynać planszę numer 2, bo akurat tak mi wyszła. I co wystarczy teraz zrobić? Wejść w ruch i pobrać znowu jego współrzędne, czyli jego kotwicę, jego pozycję, tak? I to jest ta pozycja teraz. I ta pozycja musi zadziałać na planszy numer 2. W związku z tym musimy to wstawić w którym momencie i teraz pomyślmy, jeżeli dotykam, może zacznijmy jeszcze raz, jestem na planszy pierwszej, jeżeli dotykam koloru pomarańczowego, to znaczy przyszłam do końca planszy pierwszej, powinnam zmienić tło na planszę numer 2 i skoczyć do tego punktu XY. Teraz uwaga, czasami może się zdarzyć taki problem, jeżeli ja to włożę w takiej kolejności. Już też Wam nie będę tłumaczyć, bo Wy to fantastycznie wiecie, że w programowaniu kolejność ma ogromne znaczenie. Dlatego te wszystkie zabawy również na macie, z kubeczkami, z kartami pracy, tam wielokrotnie, może nie podkreślamy tak mocno, ale one uczą między innymi nasz kolejności wykonywanych działań. Nie można włożyć kurtki, zanim nie włożymy, nie wiem, skarpetek, no spodni, no bo to trochę dziwne. I teraz słuchajcie, ta kolejność może spowodować trochę zamieszanie. Dlaczego? Dlatego, że kot przechodząc na planszę numer 2 znowu od razu jest w kolorze pomarańczowym. Dlatego musimy zmienić ten kolor na drugiej planszy. Wejdźmy jeszcze raz w scenę. Wchodzimy w scenę, wchodzimy w tła, jesteśmy na przy numer 2. I teraz zamieńcie sobie ten kolor na jaki, a na jaki tylko chcecie. Byle nie był szary, no bo szary spowoduje, że jakby nie możecie sobie dołożyć trzeciej planszy. A jak dzieci opanują drugą, to one zaraz będą chciały zrobić trzecią. Nie róbcie zielonego, nie róbcie szarego i nie róbcie tego pomarańczowego. Czyli zmieńcie ten kolor. Jeżeli Wam się udało, jeżeli są jakieś problemy, to pamiętajcie, piszcie, ale widzę, że na razie zawsze wszystko działa. No to moi drodzy, uruchamiamy zieloną flagę. Ja wejdę sobie i wrócę sobie już do kotka, do mojego skryptu. Uruchamiam zieloną flagę i wędrujemy do końca, czy faktycznie mi się... Tada! Super, u mnie działa. Mam nadzieję, że u Was również. Dobrze, słuchajcie, nasz labirynt się ciągnie, 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 ale dołóżmy ten jeden warunek, o którym ja mówiła, że jak trafimy na jakieś pole, to on wraca do początku. Może nie będziemy tutaj bawić się wróć do początku pierwszej planszy, ale w ogóle wróć do początku tej planszy, dobrze? Bo to będzie łatwiej do zrozumienia dzieciakom. Pamiętajcie, że Wy w ogóle możecie się ograniczyć do jednej planszy i na jednej planszy dać sobie taki warunek. My spróbujemy na tej drugiej będąc, jak przejdziemy przez pole na przykład do punktu startowego. No to spróbujmy. Oczywiście, żeby spróbować, musimy mieć pole czerwone. To co? Znowu scena, znowu tła, kolor czerwony,
I ja mam trzy ścieżki, no to ja sobie tutaj zrobię warunek w tym momencie. Spróbujcie postawić sobie na którejś ścieżce czerwony. Wracam do kotka. Dobrze. Jestem przy kotku. I teraz budujemy szybciutko warunek. To też już będzie bardzo proste. Uwaga. Na razie z boku budujemy, a potem zastanowimy się, gdzie to dopiąć. Jeżeli dotyka mojego koloru czerwonego, mojego, czyli muszę pobrać. Jeżeli dotyka koloru czerwonego, oznacza to, że ma iść do punktu początkowego. Gdzie był punkt początkowy? No właśnie tu. Czyli zobaczcie, to jest ten punkt. Ja go tutaj na chwilkę wyciągnę. To jest to. Idź do XY. Znowu pamiętajcie, że u Was mogą być te parametry jak najbardziej inne. Ale jak szybko się sobie z tym poradzić? Duplikujemy, prawda? Patrzcie. Duplikujemy. Mam już dwa takie same, popatrzcie, dokładnie są takie same, niech dzieciaki też porównują. I teraz ten jeden wraca na swoje miejsce, tu gdzie był, a ten drugi wrzucamy do krokodyla z czerwonym kolorem. Ok. No i teraz znowu pytanie, pamiętacie, że kolor pomarańczowy musiał być sprawdzany cały czas podczas działania programu? Czy z czerwonym dzieje się tak samo, jak myślicie? Jak myślicie, czy czerwony też musi być sprawdzany cały czas, czy tylko raz? Ok? Podpowiadam, oczywiście, że on musi cały czas sprawdzamy. To tak jak cały czas będziemy pytać dziecko, czy już rozumie, tak? Czyli popatrzcie, gdzie wrzucam. Wrzucam, musi być w krokodylu zawsze, w krokodylu zawsze, przepraszam. Więc. Popatrzcie gdzie, żebyście widzieli podświetlenie. W sumie to nie ma znaczenia, czy to będzie przed pomarańczowym, czy za pomarańczowym. On cały czas będzie mi sprawdzał. O, widzicie? Mam krokodyla zawsze, który ma dwa razy jeżeli. I ten krokodyl będzie mi sprawdzał cały czas, czy dotyka czerwonego, czy dotyka pomarańczowego. Słuchajcie, przetestujemy. Dobra, uruchamiam zieloną flagę, ponieważ zielona flaga wraca mi do pierwszej. No to lecimy. Oczywiście robimy baba dziada, musimy skusić. No to lecimy na czerwone pole. Jest, zadziałało, jak u was? Jak tam u was? Jest. Kochani, mamy trzeci program, do którego dokładamy warunki. Zobaczcie, właściwie te warunki, one są powielane, czyli utrwalamy cały czas warunek, jeżeli dotyka to. Ale przy okazji też wprowadzamy to zakotwiczenie oraz zmianę planszy. Więc nie chcę się. Jeszcze raz, w prawo nie chcę ci się przesuwać. Mirella, jeszcze raz ruszam bloczkiem, który musisz sprawdzić. Bloczek w prawo, sprawdź proszę. Ten bloczek w prawo. Czy masz wszystkie parametry? Spróbuj trzy razy nacisnąć czerwoną kropkę i jeszcze raz zieloną, żeby odświeżyć. Gabriela działa, ok. Słuchajcie, komu działa, zapisujecie trzecią wersję programu. Napiszcie sobie labirynt, myślnik, warunek. Warunek albo czerwone pole, żebyście kojarzyły, co tam się zadziało. Dobrze, świetnie, fantastycznie, czyli mogę iść dalej. Mirella już powiedziała, że działa, a wy zapisujecie ten projekt. Super. Świetnie. Przerwy. Jak tam u Was? Czy potrzebujecie przerwy, czy idziemy dalej? Małgosia mówi tak. Dobra. Słuchajcie, to robimy gorącą kawę, ale proszę Was, nie odchodźcie.
ponieważ zmienimy trochę. Dobra, 5 minut, dziewczyny, ja czekam na Was, ale wróćcie, bo naprawdę będą krótkie, przyjemne, fantastyczne rzeczy dla dzieciaków, z którymi możecie zaraz magię wyczarować na ekranie. Więc 5 minut, dziewczyny, czekam na Was. Dobrze, dziewczyny, jestem. Alicja, Alicja, dołączyłaś do nas? Alicja, tak? Alicja dołączyła do nas? Super, Alicja, witam cię serdecznie. Będziemy powoli kończyć projekt z labiryntem, ale to nic nie szkodzi, bo za chwilę. Bogusława również, witam. Super. Fajnie, dziewczyny, że jesteście. 5 minut było przerwy, więc powoli wracamy, wracamy. Dziewczyny, postaramy się. Dziewczyny, a tak przy okazji, zanim reszta wróci, to chciałam.
Czy może u Was jest inaczej? Może Wy prężnie działacie z ciakami w Scratchu, czy raczej zostawiacie to sobie na koniec, bo nie wiem, macie obawy jakieś, czy sobie poradzicie w tym programie? Alicja, zebranie. No, standardy. Tak to bywa. Ale to powiem Ci, Alicja, że i tak krótko. Jak o tej godzinie już jesteś z powrotem. Warunki techniczne, Małgosia. Przypuszczam, że chodzi o komputery, dostęp do komputerów. Ala, jeżeli to była rada, to i tak krótka. No właśnie, Małgosia. Tak czasami bywa, ale no, problem jak w ogóle nie ma. Ale jeżeli jest, jeżeli raz w miesiącu jesteście w stanie zamienić się jakoś salami, na przykład, żeby dostać się do pracowni, to cudownie. Jeżeli macie taką możliwość wykorzystania tablicy multimedialnej i zrobienie wspólnie z dzieciakami takiego projektu, to jest naprawdę fajna zabawa, tylko że wtedy ten projekt musi być krótki, bo wiadomo, zawsze będzie część, która będzie zainteresowana i ona może powodować, że ta przyjemność niekoniecznie będzie przyjemnością, więc. Super. Tak, Mirella. Mirella, jak sobie pierwsza klasa radziła z czytaniem bloczków? Małgosiu, zdecydowanie bolączka większości szkół, ale powiem Ci, że ja czasami jestem w szkołach, które mnie bardzo pozytywnie zaskakują. To są w szczególności te nowsze szkoły, gdzie wyposażenie jest naprawdę rewelacyjne i się zastanawiam, jak oni to robią, ale robią, więc. Wiem, że są takie miejsca wspaniałe, no a u mnie też nie ma wesoło, więc musimy sobie jakoś z tym poradzić. Bogusia już miała też raz. Super, czyli z trenerką były zajęcia. Tak, to idzie o wiele łatwiej. Mirella, na tablicy, świetnie. Zawsze uważam, że jeżeli właśnie, nie wiem, czy już jesteście po wszystkich zajęciach z trenerami, tymi personalnymi, czy też jeszcze macie coś na końcówkę, ale uważam, że jeżeli macie jakieś obawy, to fajnie jest właśnie zostawić sobie takie zajęcia na zajęcia z trenerem, który jest obok i wspomoże, pomoże i pójdzie to łatwo i przyjemnie, także. Super. Dobrze, dziewczyny, ja myślę, że już wróciłyście, jesteście. Jeszcze raz witam nowe osoby i pamiętajcie, że może nowe osoby już generowały tego labiryntu, bo to jest za długa ścieżka, ale niech przypatrzą się jeszcze tej końcówce, bo to będzie dosłownie końcóweczka i przejdziemy do nowych, fajnych projektów, krótszych, takich idealnych dla naszych pociech. No dobrze, no to spróbujmy wrócić. Okej. Okay. Super. Fajnie, dziewczyny, dziękuję. Dziękuję, że wróciłyście. Super. Dziewczyny, mamy właściwie trzy projekty. Pierwszy projekt to jest samo poruszanie się. Drugi projekt to mamy projekt ze zmianą planszy. Fajnie, dobra. No i trzeci problem, projekt, kiedy dokładamy warunek. I co jeszcze fajnego można tak szybko zrobić z dzieciakami? Oczywiście możliwości jest dużo, natomiast one się bardzo zawsze cieszą, jeżeli coś lata po ekranie i trzeba uciekać przed tym. I to jest fajna rzecz i dołożymy sobie taką postać, która tutaj będzie latała nam po tym ekranie. I również możemy sobie dołożyć jeszcze jeden warunek, jeżeli nasz kot dotknie tej postaci, no to wtedy też niech ucieka na to miejsce początkowe, albo nie wiem, niech, no można wymyślić coś innego. No to spróbujmy to zrobić. Jesteśmy już na tym etapie, ja mam jeden duży projekt, wy pamiętacie, macie zapisywane to kawałkami, więc nie powinniście się pogubić, a my dokładamy nowego duszka. Słuchajcie, na dole mamy duszki, mamy tylko kotka, ja chcę nowego duszka z gotowej biblioteki, czyli wybieram tego pajacyka Krasnala, zawsze mam problem, jak nazwać tą postać? Nic nie widać.
O, niedobrze, niedobrze. Czy ktoś nie widzi? Małgosia nie widzi, ma stronę startową. Dobra, już. Dzięki za informację. No, już wiem dlaczego, dziewczyny. No, oczywiście, że tak. Już wam pokazuję. Okej, i teraz popatrzcie. Czy teraz widać? Czy teraz widać? Jest! Super, dobra. Dzięki. Tak to bywa czasami. Człowiek zapomni nacisnąć magicznego przycisku i się dzieje. Dobra, no to lecimy jeszcze raz. Niczego nie nacisnęłam do tej pory, więc spokojnie, wszystko jest tak, jak było. Dokładamy nowego duszka. Tutaj na dole macie tego mojego krasnala. I słuchajcie, no dobrze by było znaleźć postać, która lata, więc znajdźmy coś w zwierzętach. Zwierzęta po lewej stronie kategoria. O, ładny nietoperz czarny, może go wybierzmy. Pamiętajcie, że każde dziecko zawsze wybiera co innego, tam konie latają i takie różne rzeczy. Ja wybiorę sobie tego nietoperza, ładuję postać i mam już drugą postać. Świetnie. Mój skrypt, jak widzicie, jestem teraz w Batmanie, on się tak nazywa, no, Batman. I tu jest pusto na razie, bo za chwilę będę układać bloczki. Mój nietoperz jest w porównaniu do tego kota ogromny, w związku z czym musimy go troszkę pomniejszyć, już wiemy jak. Strzałki na górze zmniejszające i zmniejsza mojego nietoperza, żeby był w miarę proporcjonalny w stosunku do kota. Ok. Może nie aż tak mały, bo im większy, to trzeba będzie się bardziej starać, żeby przed nim uciekać. To jest fajne. Dobrze, słuchajcie, mój nietoperz musi startować znowu z jakiejś pozycji, ponieważ spróbuję, uruchomimy sobie jeszcze raz zieloną flagę, po to tylko, żeby zobaczyć, jaki jest początek, czyli pierwsza plansza. Ponieważ mój kot siedzi w lewym górnym rogu, no to dobrze jest dać mu szansę i nietoperza przyciągnąć do prawego dolnego. Tak zrobimy. No i co? Zakotwiczamy, czyli w zdarzeniach. Kiedy zielona flaga w ruchu idź do i jest zakotwiczony. Teraz, no chciałabym, żeby nietoperz poruszał się po tej planszy i sobie latał, no ale byłoby tak trochę dziwnie, jakby on latał tylko w jednym kierunku tam i z powrotem, a byłoby fantastycznie, gdyby on poruszał się w sposób nieprzewidywalny. No to tak jak mają nietoperze. Dlatego tutaj wprowadzimy coś nowego, ale coś, co w czym można się odnieść do gry i rzutem kostką. Macie takie gry, w których kości do gry są wykorzystywane. Uczymy przy tym dzieci losowości, że losowość to jest czysty przypadek. Po trójce może wypaść trójka, ale może też wypaść czwórka lub inna cyfra. Ile razy może trójka wypaść, kiedy gramy? No może wypadać cały czas. Tego nie wiemy. To jest po prostu losowość. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. W związku z tym my wykorzystamy losowość, która się znajduje w wyrażeniach. I tutaj wyciągnę sobie na razie na boczek taki klocek, który się nazywa losuj. To jest losowanie. No tu mamy od 1 do 10. Można na przykład, o popatrzcie, można wpisać na przykład sobie szósteczkę, bo tu macie najbardziej popularne kostki do gry u dzieci. I teraz klikając na ten bloczek, popatrzcie, jest jedynka. Widzicie przy nim? A kliknę jeszcze raz. Piątka. O-o. Jeszcze raz, trójka. Zobaczcie, ten sam bloczek działa dokładnie jak kostka do gry. Czyli jak jesteście w sali i chcecie skorzystać, to czemu nie? Przy okazji pokazujecie im, że on tak działa. Dobrze, no to jeżeli mamy taką losowość, świetnie, to zaraz ją wykorzystamy. I teraz tak, chcę, żeby mój nietoperz się poruszał, no to muszę wejść w kategorię ruch i sprawdzić, co by mi tu pasowało. Uwaga, przesuń się już znamy, to zostawiamy. Obrotów nie chcemy, bo ja nie chcę, żeby on mi się obracał w kółko. I co my tu mamy? Co my tu mamy? O, popatrzcie, czy słowo leć pasuje do nietoperza? No, chyba trafiłam. Leć, nietoperzu, przez. I tutaj mamy sekundę.
Możemy się zapytać dzieciaków, czy to jest długo, czy to jest krótko. Myślę, że to jest dość krótko, więc niech sobie ten nietoperz leci przez 3 sekundy. Tylko teraz uwaga, skąd dokąd? Po pierwsze, nasz nietoperz. To znowu musimy się odwołać troszkę do tych współrzędnych, ale tak jak mówię, no, my je wpiszemy, odwołując się jakby do naszego rysunku, który się pojawił na początku programu, ale nie musimy tłumaczyć dokładnie, absolutnie, dlaczego tak, bo to nawet nie ma sensu. Tylko powiedzmy, że tak jest. Więc uwaga, mój nietoperz będzie sobie losował dwa punkty: punkt X, punkt Y. I teraz do obu, zobaczcie, do obu muszę włożyć bloczek losuj. Do obu. Bo ja będę losowała dwie współrzędne. Znowu możecie dzieciom przypomnieć. A2 to jest literka A i cyfra 2. B7 to jest literka B i cyfra 7. Czyli te nasze współrzędne na macie są zawsze składają się z dwóch elementów. I u nas też mamy dwa elementy. One się nazywają x, y, tak ktoś sobie wymyślił. I teraz będziemy sobie wybierać te elementy. Element x to jest element, który się będzie znajdował tutaj na długości. A ta długość, jak pamiętacie, ona miała od minus 240 do 240. I można tak sobie wpisać minus 240 do 240. Czyli decyduje się, że mój nietoperz może w każdym miejscu mojej planszy się pojawić. Ale jeżeli on może się pojawić w każdym miejscu, o, popatrzcie, kliknęłam bloczek, poleciał, 3 sekundy skończyło się. Popatrzcie, koniec. Ale jeżeli on w tym miejscu może ustawiać się losowo, to i w tym miejscu może się ustawiać losowo, a tutaj nasz ekran był od minus 180 do 180. Można dzieciom powiedzieć, jak ja mówię, słuchajcie, to są takie magiczne liczby, których będziemy często używać. I kiedy następnym razem pytam, jak to były nasze na magiczne liczby, to oni to zapamiętują bardzo szybko. Więc myślę, że dadzą radę. No dobrze, słuchajcie, kliknę jeszcze raz, popatrzcie, jeszcze nie dopięłam. Kliknę sam bloczek leć, zobaczcie, co się dzieje. Leci, jeszcze raz kliknę, leci, jeszcze raz kliknę i sobie lata, popatrzcie, on sobie lata, losowo, w jakichś tam kierunkach, prawda? Super. Słuchajcie, jego prędkość będzie się zmieniać. No to też jest sytuacja taka, którą też zależy od tego, jaką macie grupę i czy będziecie im to tłumaczyć, ale jeżeli mam krótszą drogę i mam na to 3 sekundy, no to wiadomo, że pójdę wolniej, ale jeżeli mam dłuższą drogę i mam na to 3 sekundy, to wiadomo, że pobiegnę. No i teraz znowu sytuacja, że ten nietoperz ma lecieć raz, czy on ma lecieć zawsze, jak działa program? To myślę, że powinien polecieć zawsze. Wchodzimy w krokodyla zawsze. Nasz krokodyl zawsze zjada słowo leć. I wystarczy nam dopiąć. Uruchommy i zobaczmy, jak to wygląda. Lata. O, popatrzcie. Super. Czy dzieciakom się spodoba? Patrzcie, zwolnił, ale to o to chodzi, bo ja z tym kotem muszę się tak poruszać ostrożnie, zastanawiając się, czy wpadnę na niego, czy nie wpadnę. Super, lata, jest. Super. Słuchajcie, jak wy mówicie super, to spodziewajcie się, że w klasie będą okrzyki radości i euforii, bo ten nietoperz im tak lata fajnie, jak prawdziwy nietoperz. No dobrze, słuchajcie, no to jeszcze tylko jeden warunek wypadałoby tutaj dołożyć i to będzie ostatnia rzecz, na której skończymy ten nasz labirynt i myślę, że na poziomie 1-3 to są bardzo dobre podstawy, ale jak będą dzieciaki chciały bardziej, no to niech rozbudowywują. Ja na razie zatrzymam, bo ten nietoperz mnie tu tak denerwuje, popatrzcie, czerwone kółko zatrzymuje, jest. I teraz jeden warunek. Jeżeli nietoperz dotknie kota, albo kot dotknie nietoperza. Więc właściwie możemy to na dwa sposoby.
Tylko tyle, że ja jestem akurat w nietoperzu, no to wykorzystam tą sytuację i zrobię warunek. Jeżeli nietoperz dotknie mi kota, to co się może stać? To kota powinnam wysłać na punkt startowy. To chyba nie jest dobre rozwiązanie. Ono jest dobre, ono jest wykonalne, ale trzeba będzie się bardziej nastarać i to już dzieciakom może spowodować pewne zamieszanie. Dlatego, dlatego zrobimy to w kocie. Jak prawdziwe lata, świetnie. Dobra, dlatego zrobimy to w kocie, słuchajcie. To jest dobre wyjaśnienie i można również uczniom to podać. No to wchodzimy do kota, wracamy do naszego długiego skryptu i budujemy warunek. Na razie nie dopinam. Jeżeli w czujnikach i teraz nie koloru, tylko wybieram pierwszy. Popatrzcie, dotykam nie wskaźnika myszy, ale jak rozwinę czarną strzałkę, to pojawiają mi się tutaj postacie, które będę miała w projekcie. No ja mam mojego nietoperza, który się nazywa Bat 2 i wybieram jego. I uwaga, jeżeli dotykam mojego Batmana nietoperza, no to co powinnam? Powinnam iść na punkt startowy. Okej, tylko teraz zależy na jaki punkt startowy, bo jesteśmy na planszy pierwszej, to my się umówmy, że idziemy na punkt startowy w planszy pierwszej. Jestem, jeszcze raz sobie uruchomię zieloną flagę, żeby mieć pewność, jestem na planszy pierwszej, zatrzymam. I teraz plansza pierwsza i punkt startowy, uwaga, znajduje się, popatrzcie, ja odsunę bloczki, znajduje się dokładnie tu. To jest punkt startowy mojego kota. Więc co robimy? Duplikuję i wrzucam do krokodyla. Resztę dopinam tak, jak było ładnie. No i znowu, kiedy mam sprawdzać, czy dotyka nietoperza, czy nie? No znowu cały czas, jak działa program, czyli cały czas, jak jest zabawa, musimy sprawdzać, czy ten nietoperz nam przeszkodzi, czy wpadnie na nas. No więc wrzucam to, jeżeli. I teraz, słuchajcie, zielona flaga i bardzo Was proszę, spróbujcie tak się nastawić, żeby ten nietoperz spróbował mnie dopaść. To nie jest łatwe. Jest, dopadł, nie zadziałało. Co u Was? Spróbujcie się złapać. Postarajcie się, słuchajcie. Postarajcie się złapać. Komu się udało? Dopadł mnie dobrze, a poleciał na punkt startowy? Jak tam? Momencik, Małgosia, czekam spokojnie. Cofnął się, świetnie. Słuchajcie, jeżeli komuś się udało i faktycznie kot się cofnął do punktu startowego, to mamy kolejny projekt, ale chyba się już pogubiłam. Myślę, że to jest czwarty. Zapiszcie sobie proszę znowu na komputerze labirynt myślnik nietoperz. Działa świetnie, Gabrysia. Czekam na Małgosię. Jest, super. Słuchajcie, to zapisujemy to jako czwarty projekt. I myślę, że my mogłybyśmy tak do jutra ten projekt rozbudowywać, ale myślę, że to jest naprawdę bardzo dużo materiału jak na labirynt dla naszych uczniów 1-3. Co Wy na to? Co Wy na to, żeby zmienić teraz trochę zabawę w poruszanie się i wymyślić coś fajniejszego? Wystarczy. Brawo. Dobra. Zmieniamy. Ok. Dziewczyny, to proszę zapiszcie to. Jeżeli pracujecie na online, a z tego co wiem, to tak jest. Jeżeli już zapisałyście, żeby nie stracić, no to wybieramy plik i wybieramy nowy. Zupełnie nowy. I mam czysty projekt z kotem. I teraz zapraszam do działania osoby, które dołączyły do nas. Tam chyba była Ala.
czy Ola? Alicja chyba. No nie, słuchajcie, Boże, ile imion. A, super. Dobra, słuchajcie, tak jest, tak, jestem gotowa. Dobra, Bogusia, jest ok. Mamy nowy projekt, kochane, i teraz zrobimy bardzo krótki, efektowny projekt. Dzieciaki go uwielbiają. Pierwsza rzecz. Nie chcemy kota, już mamy dość tego kota, już się napatrzyliśmy na niego, więc go usuwamy. Wybieram nożyczki na górze, najeżdżam na kotka, klikam, nie ma. Magia, nie ma. Ok. I teraz trzeba uważać, bo dzieciaki robią bardzo duży błąd. Ponieważ nie widzą na dole żadnego duszka, to bardzo często rysują w scenie. A teraz musimy wybrać nowego duszka, ale uwaga, mój nowy duszek to będzie pędzelek. Czyli ja chcę coś stworzyć w programie. Klikam pędzelek. Tak jest. Pojawił się nowy duszek. Zaraz się pojawi to, co ja namaluję. A co ja namaluję? Uwaga, to będzie mega. Wybieram sobie elipsę, czyli kropeczkę. Na dole macie dwie opcje, pusta i pełna. Wybieram sobie pełną. Teraz z premedytacją zrobię jedną rzecz. Kolor czarny zmienię. Zróbcie czarny, bo efekt przy czarnym będzie bardzo fajny. I teraz zobaczcie, co ja robię. Na mojej kartce tutaj po prawej stronie rysuję, ale popatrzcie. Popatrzcie, jaką malutką kropeczkę narysowałam. Taka tyci, tyci. No. Ale ciekawy projekt powstanie. Dobra, mamy kropeczkę. I teraz to, co jest ważne w tej kropeczce. To, co jest właściwie ważne w każdej postaci. Każda postać ma swój punkt, względem którego się obraca. A może inaczej dzieciom trzeba powiedzieć, że każda postać ma swój środek. I teraz musimy dobrze zaznaczyć środek kropeczki. W prawym górnym rogu jest taki troszkę celownik przypominający krzyżyk. Po najechaniu pojawia się ustaw środek. Wybieram sobie ten krzyżyk. Ole, jestem mega. Pojawił się ten krzyżyk. Popatrzcie, mnie prawie idealnie w środek. Jeżeli wam nie, gdzieś tutaj, to trzeba chwycić dokładnie środeczek. I teraz popatrzcie, trzymam kursor myszki i mogę manipulować. I teraz wystarczy przejechać i ustawić środeczek na kropeczce i w momencie, jak puszczę, być może coś wam się tam przesunie, ale tym się już nie przejmujcie, to będzie centralnie środek. Puszczam. Ja już mam środek. To mi się dalej przyczepiło, widzicie, ale to nie ma znaczenia. Wystarczy, że ja raz kliknęłam i już mam środek. Już mam środeczek. Tak? Jeszcze raz. Na środeczek klikam lewym, raz, klikam, koniec. I już niczego nie ruszam. Nie muszę już klikać, już mam środeczek. Mam nadzieję, że macie, dziewczyny. Podaj skrypt. Gdybyście nie miały, mówcie, że coś nie tak. Ok. No to mam jedną kropeczkę, a chcę mieć trzy takie kropeczki. No to popatrzcie, co szybciutko robię. Stempelek. I kropeczka jest mała, to mogę tutaj, na tym duszku. Raz. I jeszcze jeden. Dwa. Wiecie co? Zmieniam zdanie. Ja chcę mieć cztery kropeczki. Wiecie, kobieta zmienną jest. Cztery kropeczki mamy. Cztery kropeczki. Czekam, aż będziecie mieć cztery kropeczki. One są w różnych miejscach, to nie ma najmniejszego znaczenia. Tym się w ogóle, a w ogóle nie przejmujcie. Ok. Mogę dalej? Dajcie komentę, że tak. Może być jajeczko. Byleby małe, nie ma problemu. Świetnie, ok, lecimy dalej. Teraz popatrzcie, mam kropeczkę, one się nazywają duszek 1, duszek 2, duszek 3. Zróbmy jeszcze, bo to ułatwi pracę z dziećmi. Jestem na kropeczce o nazwie duszek 1. Klikam i informacje i zamiast duszek 1 napiszmy jedyneczka. W drugim klikam na drugie.
Wchodzę w informację, piszę dwójeczka. To ułatwi nie tylko dzieciakom pracę, ale uwierzcie mi, ułatwi wam pracę. Trójeczka. Klikam trójeczkę. A teraz uwaga, czwóreczka to nie czwóreczka. Na czwóreczce, jeżeli jest duszek 4, nazwiemy sobie tą ostatnią kropeczkę rysownik. Rysownik. No w sumie to możecie, rysownik tak, tak trochę brzmi, możecie nazwać to malarz, jak tylko chcecie. Co wam się kojarzy z pracą z dziećmi, żeby dla nich było łatwiej. Czyli właśnie mam cztery kropki. 1, 2, 3 i czwarta kropka, która będzie nam rysowała coś. Ok. No to idziemy dalej. Zaczynam od kropki numer 1. Czyli wchodzę do kropeczki numer 1. Jak się domyślacie, ja wam może powiem, na czym będzie polegał ten projekt, to może pomożecie mi go wspólnie zrobić. Słuchajcie, nasze trzy kropeczki będą jak szalone latać po ekranie, a ta czwarta będzie biegała od pierwszej do drugiej, od drugiej do trzeciej i od trzeciej do pierwszej i będzie nam rysowała linię między tymi trzema kropeczkami. Jeszcze ustawimy tak, żeby te linie były kolorowe. Tu bardzo fajnie sprawdza się taka prosta zabawa, żeby wyjaśnić im, na czym polega ten projekt. Bierzemy sobie trzech uczniów, możemy im przykleić karteczki z numerami 1, 2, 3 i dzieciaki mogą być połączone sznurkiem, jakąś muliną, włóczką, cokolwiek macie pod ręką i zrobić określone na przykład długość tej linii. Dzieciaki przemieszczając się będą musiały zmieniać długość też tej linii, jakby zaobserwują, jak się będzie zmieniał trójkąt, który powstanie. Trójkąt, bo trzy osoby. Myślę, że dzieciaki też już oswoiły się z symbolem trójkąt, bo bardzo często zapewne wykorzystujecie to na macie z zabawami edukacyjnymi. No dobra, no to mam pierwszą kropeczkę, no to zaczynamy. Uwaga, jak przypuszczacie, wchodzimy w zdarzenia, już powiększam, i wybieram, kiedy zielona flaga. No bo muszę uruchomić. Teraz, chcę, żeby moja kropeczka, pamiętacie kota, jeżeli miał się przesuwać w prawą stronę, to on się musiał ustawić w prawą stronę i dopiero podążać. A ja teraz chcę, żeby moje kropeczki latały jak szalone, czyli ja nie chcę prawo, lewo, góra, dół, ale ja chcę znowu losowo. A ponieważ przed chwilą wprowadzaliśmy bloczek losowo, to nam będzie łatwiej go zrobić. Więc wchodzimy w ruch i ustaw kierunek, to na pewno. I pamiętacie te cztery kierunki, prawo, lewo, góra, dół, ale ja nie chcę tych kierunków. Ja chcę do tego wybrać klocek losuj. Popatrzcie. I teraz łączę te dwa elementy. Ustaw kierunek na i losuj. I teraz fajnie też jest dzieciakom ustawić się na przykład prosto do tablicy i pokazać, uwaga, to jest moje 0, ale jak się obracam, to zaczynam sobie liczyć. Tu jest 90, tam jest 180. Czekajcie, mam krzesło obrotowe, to mi to wyjdzie. Mam 180. Teraz mam, uwaga, liczę sobie kroczki malutkie, mam 270, a teraz liczę sobie kroczki i dochodzę do 360 i taka magiczna duża liczba mi znowu powstaje. Czyli tym razem losuję sobie od 1 do 360. 360. No dobrze, no to dopinam. Czyli moja pierwsza kropka ustawia sobie kierunek, w którym chcę popatrzeć. No ale jak już popatrzyła, to teraz chcę, żeby ona się zaczęła przesuwać. Ale ja chcę, żeby kropka, uwaga, biegała sobie cały czas, jak działa program, czyli zawsze. No a skoro ma się przesuwać, to w ruchu przesuń. 10 kroków jest... Zobaczycie, my to może zmodyfikujemy. Te 10 kroków może się tu okazać dość za dużo, że to będzie dość szybkie, ale to jest fajnie zostawić to, a potem poprosić dzieciaki, żeby próbowały te parametry zmieniać. Czy nadążacie nie jest za szybko? Tak patrzę na zegarek i czas nieubłaganie leci, a ja mam jeszcze z wami tyle pomysłów. Jest ok, dobra. No dobrze, ale jeszcze musimy tutaj jeden warunek magiczny zrobić. Tak w ogóle to możecie uruchomić zieloną flagę i zobaczyć, o, co się stało z moją kropką. A co się stało z waszą? Kropka poleciała, uczepiła się ściany jak rzep do psa i nie chce puścić, więc trzeba
Dokładnie, więc to trzeba w ruchu. W ruchu na dole jest taki bloczek, jeżeli na brzegu odbij się. I to dokładamy również do zawsze. No popatrzcie, ta moja kropka biega jak szalona. Uruchomcie jeszcze raz zieloną flagę i zobaczcie, że ona może zmienić kierunek. Za każdym razem będzie inny. I to już jest efekt wow dla dzieci. Biega, super. Kilka razy niech to powtórzą, żeby zobaczyły, że znowu jest losowość i znowu jest zmiana tego kierunku, czyli ta piłeczka w różnych stronach. Ok, zatrzymam sobie, bo zaraz zwariuję, jak ta piłeczka zacznie mi tak fiksować. Dobrze, kochani, ale jeżeli chcę, jeżeli chciałabym, bo ja troszkę przyspieszę teraz, przepraszam, ale chodzi mi o to, żeby Wam jeszcze coś fajnego pokazać, co się sprawdzi. Dzieci mogą wejść teraz do kropki numer 2 i zbudować to samo w dwójce. I znowu odwołuję się do tych powtórzeń, żeby utrwalały to w ten sposób, ale my zrobimy to szybciej. Popatrzcie, w jaki sposób. Chwytam sobie cały bloczek, widzicie? I teraz cały bloczek przeciągam tam, gdzie kursor myszki, puszczam na kropce numer 2. I teraz jak wejdę do kropki numer 2, tadam, mam dokładnie to samo. Czy udało Wam się, witaj Basia, czy udało Wam się zrobić, przerzucić to mojej kropki 2? Jak tam? Tak, świetnie. Uruchomcie flagę i zobaczcie, co się dzieje. Teraz już dwie wsują. W różnych kierunkach, bo każda kropka sobie losuje swój kierunek. Całkiem nieźle się zaczyna dziać, prawda? O, już Wam się podoba, świetnie, to ciekawe, co będzie za chwilę. Zatrzymuję i uwaga, jak myślicie, co zrobimy znowu? Znowu ten sam skrypt idzie do trójki. Uruchomcie i zobaczcie, czy trzy kropki latają. Mają dokładnie latać sobie po swojemu. Mają latać po swojemu. Latają. To samo do trzy, to samo. Wszystkie trzy kropeczki mają w sobie dokładnie to samo. Nic się nie zmienia. Dlatego ten projekt jest fajny, prosty i szybki. Latają. Dobra, no to uwaga, ja sobie zobaczcie, a tak przy okazji stoi mi tylko jedna kropka, która za chwilę zacznie rysować. Ja na razie sobie zatrzymuję czerwonym kółkiem i wchodzimy do rysownika. Tutaj jest pusto, tutaj musimy stworzyć pewien skrypt. Dobrze, no to lecimy. Słuchajcie, oczywiście zaczynamy od zielonej flagi. Kiedy zielona flaga? Kiedy zielona flaga? Chciałabym, żeby ten rysownik, czyli ta kropeczka, zaczęła biegać od kropki do kropki i nam rysowała coś. Ale, no dobra, to zróbmy to po kolei. Zróbmy najpierw bieganie od kropki do kropki, nie będziemy dołączać znowu skryptu, żeby to było po kolei. No to dobra, słuchajcie, wchodzimy w ruch, skoro mówimy o bieganiu, no to jest ruch. I tutaj taki, uwaga, bo tu można często pomylić dwa bloczki koło siebie, ja je wyciągnę i często tak robię, żeby dzieciaki zobaczyły różnicę. Zobaczcie, one się zaczynają tym samym, idź, idź do XY, to jest konkretny punkt na naszej mapie. Na naszej macie na przykład też. Ale mamy jeszcze idź do i teraz tutaj jest znowu czarna strzałka, która pokazuje, że mogę iść między innymi do moich duszków, które się nazywają 1, 2, 3. Czyli mój rysownik musi zacząć od kropki pierwszej, czyli idź do jedynki. Co teraz? Teraz powinien iść do kogo? Z jedynki powinien iść do dwójki, ale nie łączcie jeszcze, nie łączcie, a z dwójki powinien iść do trójki. No i teoretycznie jest prosto, genialnie, dobra, ale teraz uwaga. Jak się rysuje na kartkach, czy też maluje? Trzeba wziąć coś, co rysuje lub maluje. Jaki tu mamy element, który nam coś może narysować? Dzieciaki powinny wyszukać, że jest tu pisak. Ta-dam. I teraz, świetnie, pisak, widzicie, byłyście szybsze ode mnie. I teraz tłumaczymy dzieciom, że żeby napisać coś na kartce, o proszę bardzo, to najpierw muszę chwycić ten pisak i co zrobić? Nie mogę rysować w powietrzu, bo ja niczego nie widzę. Czyli muszę przyłożyć do kartki pisak i dopiero będę rysować.
No to szukamy tam odpowiedniego bloczku. Dzieciaki świetnie przyłóż, bardzo szybko wyczają, że chodzi o wpisak. I teraz uwaga, pytanie, w którym momencie przyłożyć? Kto mi powie? Mam takie pola przed jedynką, za dwójką, a może na końcu za trójką. Gdzie byście to przyłożyły? W którym momencie przyłożyć pisak? Kto ma pomysł? Za każdą? Nie, słuchajcie, jeżeli ja chcę narysować, no dobra, jak chcę narysować misia, to faktycznie odrywam ten pisak kilka razy od kartki. Ale jeżeli chciałabym narysować zamkniętą linię albo trójkąt, to nie muszę odrywać pisaka od kartki. No to uwaga, zasada jest taka. Idź do kropki numer jeden i masz zacząć rysować od kropki numer jeden. Czyli jak do niej dojdziesz, to dopiero przyłóż pisak. Potem już jak pisak jest przyłożony przy kartce, idź do dwójki. Nie odrywaj pisaka, nie podciągaj go do góry, dalej rysuj, idąc do trójki. Świetnie. No i co teraz? I teraz właściwie to możemy zrobić taki mały eksperyment. Jak myślicie, ile razy, albo nie, dopnijmy to, dopnijmy. Zróbmy to z premedytacją, że tak powiem. I teraz pomaga, uwaga, uruchamiam zieloną flagę. Ta-dam! Coś tu nie wyszło. Coś tu nie wyszło. Jak myślicie, co? Ok. Słuchajcie, będę trochę podpowiadać. Pierwsza rzecz. Trochę mi się rysunek zabrudził. Coś podnieś pisak, dobrze, okej, okay. Ja na razie to odepnę i teraz tak, uwaga, pierwsza rzecz, bardzo ważna, ja bym chciała, co tam jeszcze podpowiadacie, mi też bardzo dobrze, no, wam ma wyjść tak, jak mnie wyszło praktycznie, może się różnić trochę pozycją, bo wasze kropki były w innym miejscu, ale no, faktycznie na razie w ogóle nie działa. Pierwszą rzeczą, która tutaj się pojawia, popatrzcie, nagle pojawił mi się jakiś taki rysunek nieskoordynowany, który muszę wymazać gumką. Ja go nie chcę. I zobaczcie, w pisaku jest słowo wyczyść. Więc kiedy uruchamiam zieloną flagę, to jest bardzo istotne, wyczyść sobie kartkę. Czyli coś na zasadzie daj nową, czystą kartkę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Chciałabym, żebym rysowała ten trójkąt nie tylko raz, bo kropki zmieniają pozycję i ja nie nadążę za nimi biegać, tylko chciałabym, żeby one były rysowane zawsze. Czyli popatrzcie, wyciągam i wrzucam ten cały bloczek do zawsze. Do zawsze. Ok. I teraz jeszcze jedna rzecz. Popatrzcie, jak rysuję trójkąt. Ja może, o, dziewczyny, zrobię tak. Popatrzcie, zrobię wam trzy kropeczki. O, mogą być jajka, przepraszam. I teraz popatrzcie, rysuję według komendy. Idę od pierwszej do drugiej, od drugiej do trzeciej. Czy to powstanie trójkąt? Czego mi brakuje? No, co muszę jeszcze zrobić? I do pierwszej, no jasne, muszę wrócić do pierwszej i wtedy zamyka się mi trójkąt. Dobra, to wracam do mojego skryptu, usuwam sobie te moje znowu artystyczne dzieło, tak jest. I teraz uwaga, do tego skryptu jeszcze muszę z ruchu dołożyć, idź do jedynki, czyli znowu muszę wrócić do jedynki, tak jest. Popatrzcie, wracam do jedynki. No, już prawie, ale jeszcze jedna rzecz nam została. Jak myślicie, musimy przetestować, żeby zobaczyć, co tutaj być może nie zadziała, a może zadziała, ciekawe. Dobra, no to uwaga, uruchamiamy zieloną flagę. Ta-da-da! Popatrzcie, czy wam też taki efekt? Wow, podoba się? Super, super, super. No, super. No, ale popatrzcie, co się dzieje. Coraz bardziej robi się nie super. Coraz bardziej
nam zamalowywuje całą kartkę i teraz coraz mniej widzimy nasz efekt. Co by się jeszcze przydało, Małgosia? Czekaj. Kolory, jasne, kolory zaraz, tylko jeszcze poradźmy sobie z tą kartką, żeby one nie były takie zamalowywane. Uwaga, robię stop. I teraz wejdźcie w pisak i tutaj macie bloczek wyczyść. Jeżeli kliknicie, kliknijcie tylko ten wyczyść, on wam wyczyści kartkę. Po prostu, na razie wam tylko tutaj wyczyści. OK, wyczyść. I teraz popatrzcie, jeszcze jedna rzecz, ja uruchomię i zatrzymam. O, no tu słabo widać, jeszcze raz wyczyść. No, dobra. O, teraz może będzie. Dobra. OK. Słuchajcie, nie wiem jak u was wychodzi, ale tu jeszcze na początku pojawia się taki nieskoordynowany element. No, nie zawsze wychodzi w zależności od tego, jak moje kropki się zatrzymują i jak potem one zaczynają działać. O, właśnie, tu taka linia, nie, jakaś taka, która się rysuje na samym początku. Jak się pozbyć tej linii, to słuchajcie, w tym całym pisaku, kiedy idę od jedynki do dwójki, od dwójki do trójki i tak dalej, dobrze jest podnieść pisak, jak dojdę do jedynki. Tutaj na samym końcu podnieść pisak. OK, tutaj popatrzcie. Teoretycznie to już na razie nie będę wkładać, zostawię z boku. Teoretycznie działa. Powinno teraz zadziałać bez żadnych tam zbędnych rysuneczków. O, dokładnie. Nie ma już takiej linii, która się trochę pojawiała. Jest czysty trójkąt. Więc jeżeli trudno będzie wam wyjaśnić dzieciakom, to podnieść pisak, to możecie zostawić bez. Ja dołożę, ale teraz prosicie o kolor. No dobra, kolory za chwilę musimy wyczyścić kartkę. No to dobra, no to skoro ten bloczek już mogę usunąć, bo już wiemy, jaka była różnica. I teraz popatrzcie, jak fajnie ten efekt zastosować, żeby było czyszczenie kartki. Dajmy sobie w tym naszym rysowniku kolejną zieloną flagę. Pamiętajmy, że tych zielonych flag możemy mieć naprawdę multum. Nie musi być jedna, dwie, trzy, cztery, w zależności od tego, co chcę stworzyć, żeby mi ze sobą nie kolidowało. I teraz popatrzcie, chcę, żeby ekran czyścił się, powiedzmy, co 7, siódemka szczęśliwa, co 7 sekund. I to powinien zrobić się taki fajny efekt, że tak, 7 sekund maluje, czyści ekran. 7 sekund maluje, czyści ekran. Dzięki czemu widzimy ten efekt graficzny tak naprawdę. No dobrze, no to mamy czekaj, ale teraz tak, on ma cały czas co 7 sekund, co robić? Wchodzimy w pisak, co robić? Czyścić, czyli czekaj 7 sekund i wyczyść. Ale ma wyczyścić ile razy? Raz? Nie, znowu ma czyścić zawsze, kiedy działa program. Zawsze. No to popatrzcie, wrzucam krokodyla do środka. Podłączam, poczekajcie cierpliwie, zaraz będą kolory. I teraz spróbujcie uruchomić, nie dotykam niczego, czekam 7 sekund. Się nie... jest, doczekałam, sekundy długie teraz. Niesamowite. No i teraz, tak, działa, jest super. Podoba się, dobra, super. Słuchajcie, to teraz zrobimy sobie, dołożymy sobie kolory. Ja zatrzymam, zatrzymam i dokładamy szybciutko kolory. Słuchajcie, kolory jak zwykle, no, no są w pisaku, skoro pisak, to tu muszą być kolory. I teraz, słuchajcie, mamy tak, ale na razie znowu nie dołączam. Ustaw kolor pisaka lub zmień kolor pisaka lub zmień odcień pisaka lub ustaw odcień pisaka. O, fajnie. Popatrzcie, ile macie różnych bloczków i możecie przy jednym projekcie wyjaśnić wszystkie cztery dzieciakom. I teraz popatrzcie. Co to znaczy ustaw? Ustaw kolor pisaka na sztywno. Ustawiam, że dzisiaj jest dzień czerwony, czyli wszyscy chodzą na czerwono. Koniec. Nie ma zmiany. Czy mi się to będzie podobać? Nie, bo to będzie taki efekt jak w tej chwili. To będzie jeden kolor, nic się nie stanie. Czyli co robimy z tym ustaw? Wyrzucam, nie chcę tego ustaw. Dobra. Zmień kolor
No, to już jest ciekawe, bo jest słowo zmień. Ale jeszcze zastanówmy się, czy dzieciaki zrozumieją słowo odcień. Też mają problem, ale my możemy to przetestować właśnie na dwa sposoby, żeby mogły zobaczyć, że odcień to jest odcień niebieskiego, czyli mogą być różne odcienie niebieskiego. Błękitny, jasny, ciemny, granatowy. I to są odcienie. Natomiast no kolory, no to są tak jak kolory kredek, które mają w piórniku, przeróżne kolory. I myślę, że te kolory tutaj będą dobrym rozwiązaniem. Słuchajcie, zmiana kolorów to jest pewna liczba, kupuję po sobie. Ja naprawdę nie pamiętam, jakie wartości kolorów odpowiadają jakim liczbom, ale jakby to nie ma znaczenia. Jeżeli ja chcę zmieniać kolor o 10, to co 10 ta wartość będzie powodowała zmianę koloru. No to może być dość ciekawe. I teraz pytanie, gdzie to wkładamy? Popatrzcie, jak działa taki krokodyl zawsze. Idziemy pierwszy raz. Od jedynki rysujemy, 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 czyli rysujemy jeden trójkąt i znowu wracamy na górę i rysujemy drugi, drugi, drugi. Więc gdzie fajnie byłoby wstawić zmień kolor pisaka? No tutaj na końcu. Dlaczego? Bo to będzie działało tak. Rysuję pierwszy trójkąt na zielono, zmieniam kolor na przykład, nie wiem, szczelam na różowy i zaczynam rysować różowym. Idę różowym, na końcu zmieniam na fioletowy, idę do początku i znowu rysuję fioletowym, więc to powinno fajnie wyglądać. No to spróbujmy, przetestujmy. O, zaczyna się fajnie, zaczyna się fajnie. Działa, jest, super. To ostatnia rzecz do tej zabawy. Zaraz ją zapiszecie, ale coś, co tak naprawdę wydobędzie efekt naszej grafiki. Jak myślicie, co to będzie? No, jak myślicie? O, no, co wydobywa kolory? Tło wydobywa, czyli to w zależności na czym one są. I teraz popatrzcie, wejdźmy sobie na scenę, kliknijmy na scenę. I poszukajmy w gotowej bibliotece. Gotowa biblioteka to takie góry, doliny, taka pocztówka z górami. I teraz nie wybierajmy sobie byle czego, ale wybierzmy sobie takie fajne czarne, które ma gwiazdki. Po prostu ma, o, stars. Stars. To jest czarne tło, które ma takie kropeczki. Zaraz zobaczycie, takie gwiazdeczki. To jest stars. Wybierzmy stars. Świetnie. A teraz zróbmy taki fantastyczny efekt, że powiększmy, przypominam ten niebieski prostokąt nad sceną. Powiększmy scenę. No i uruchomimy projekt. Zobaczmy, co się będzie działo. O, proszę bardzo. Świetnie. I teraz słuchajcie, kolejne etapy zabawy, której my już nie będziemy robić. Ale to jest to, co dzieciaki dalej mogą robić, czyli testować ten projekt, czyli zmieniać sobie odcienie, nie kolor, ale teraz spróbujcie włożyć na przykład odcień i zmienić odcień. Spróbujcie ustawiać grubość pisaka, tylko uwaga z grubością pisaka. Jeżeli wam skończy na bardzo dużym rozmiarze, to zacznie wam również od tego dużego rozmiaru. Czyli wtedy trzeba ponownie ustawiać pisak na jeden czy tam dwa, na te malutkie wartości. Jak tam? Tworzy się, tworzę. Super. No ja myślę, że dzieciakom też się spodoba. Popatrzcie, ile wartości macie tutaj elementy geometryczne, o których możecie powiedzieć. Możecie powiedzieć o różnego o kolorach, o odcieniach, czyli kolejna wartość dydaktyczna dodana. Także kurczę, no naprawdę tu macie dużo możliwości. Super. Świetnie, słuchajcie, bo czas leci. Zostaje nam raptem 20 parę minut do końca naszego spotkania. Ja bym mogła dłużej faktycznie, ale, ale wody mi powoli zaczyna brakować, więc tak jak się umawialiśmy, pracujemy do 19, do 20, przepraszam, do 20. Straciłam poczucie czasu. Zleciało dosłownie, Małgosia. Tak jest, jak jest jakaś fantastyczna praca, to nawet nie wiemy, kiedy na przykład nasze zajęcia w szkole biegną tak szybko, prawda? A jeżeli, nie wiem, jeżeli mamy jakiś taki ciężki dzień, to czasami, oj, dłużej się dłuży. Robi wrażenie, fajnie. Słuchajcie, dziewczyny, zapisujemy ten projekt. Bardzo
Was proszę, bo chciałabym jeszcze jeden krótki projekt z Wami zrobić. Również spodoba się dzieciakom. Przypominam, plik. Pobierz na swój komputer. Nazwijcie sobie to, nie wiem, no grafika, jak nazwać? Nie mam pojęcia. Fajnie. No właśnie, Małgosia, pytasz, jak tu się wyrobić w czasie 45 minut. Dziewczyny, pamiętajcie, no ja to tak staram się krok po kroku, spokojnie, żebyśmy się nie pogubiły. Każdy pracuje we własnym tempie, mało tego. Wiemy, jak działają komputery, czasami po prostu nas nie słuchają, zacinają się, trzeba coś zrestartować, uruchomić ponownie. Nie chciałabym takich sytuacji tutaj, dlatego dość wolno to myślę, że tłumaczyłam. Z dzieciakami może Wam pójść naprawdę szybciej, bo one wbrew pozorom łapią to naprawdę szybko, one działają szybko przede wszystkim, więc to jest łatwiejsze. A poza tym, na przykład, słuchajcie, spróbujcie taki projekt graficzny zrobić z dwoma kropkami. A to jest jeszcze fajny eksperyment. Wrócę na razie jeszcze do skryptu. Ja Wam tylko to pokażę. Zostawiam sobie trzy kropki, które biegają, ale zobaczcie, co zrobię w rysowniku. W rysowniku wyrzucę tą ostatnią, pierwszą. Popatrzcie. Popatrzcie, wyrzuciłam, że nie zamyka mi tego trójkąta, o którym Wam tłumaczyłam. Zostają nam trzy kropki. Zobaczcie, czy efekt graficzny nie jest również fajny, jak nie zamyka trójkąta? Super! Zupełnie inne się robi. A teraz zatrzymam, a teraz zobaczcie, nie musicie mieć trzech kropek, chociaż to akurat ten projekt nie jest bardzo skomplikowany. Zostawiam dwie kropki i zobaczcie, czy to samo w sobie nie jest też ciekawe? Ja myślę, że też fajne. Też można z dzieciakami. I pamiętajcie, Małgosia, no etapami, jeżeli my coś zrobiliśmy i zapisaliśmy to jako jeden projekt, a masz taki zespół na przykład, a nie inny, bo jest wolniejszy, wolniej pracuje, wymaga więcej uwagi. Sam fakt, że macie różne ilości zespołów w klasach, to znaczy są klasy, gdzie jest 10 osób, ale są klasy, gdzie jest 20, naście, no to też się przekłada również na Waszą ciężką pracę i wymaga od Was dużej uwagi. Im więcej dzieciaków, tym być może zrobicie to wolniej, bo będą wymagały takiej uwagi, ale z drugiej strony ja bardzo lubię w cudzysłowie wykorzystywać dzieciaki. Jeżeli mam takich bystrzaków, którzy zaskoczyli i wiedzą, o co chodzi, no to w tym momencie proponuję i proszę ich o pomoc, żeby pomogli mi, ułatwili pracę pozostałym. Super, dobra, kochane, no to zapisany projekt, pamiętajcie, że ilością kropek można się bawić, możecie je duplikować, powielać i właściwie w rysowniku dodawać tyle, ile jest potrzebne. Ok, dziewczyny, robimy ostatni projekt. Też bardzo fajny projekt, który się podoba dzieciakom i też będzie szybko zrobiony. Postaram się, żeby zrobić go prościutko. Zrobię go z trzech elementów, a Wy sobie będziecie mogły dokładać dalej, więc zróbmy plik nowy. Zupełnie nowy projekt. Nie chcemy kota, usuwamy kota, nożyczki i ciach, wycinamy go. Ale bierzemy nowego duszka, wybieramy duszka, pamiętajcie, tutaj jestem z biblioteki. Teraz uwaga, moim duszkiem będzie ta piłka, dokładnie ta piłka, ball, taka pomarańczowa. Mam jedną piłeczkę. Ale zobaczcie, że ta piłeczka ma bardzo dużo kostiumów. Jak to mówimy z dzieciakami, kostiumy to są nasze ubrania w szafie i możemy się zmieniać, prawda? Co nam tylko tu pasuje. Ale umówmy się, że pierwsza piłeczka to będzie ta piłeczka pomarańczowa. Mało tego, wiecie, co zrobimy z tej piłeczki? Popatrzcie, tutaj po prawej stronie macie ołówek i dorysujcie tej piłeczce, możecie sobie powiększyć tą piłeczkę. Czekajcie. Tak, powiększam. I uwaga, dorysowuję sobie buzię i oczy, bo to będzie nasza dżdżownica. Piękna dżdżownica, która będzie latała za sobą.
za naszą strzałką, ale będzie złożona z samych piłeczek, z samych kuleczek. I niech to będzie ta pierwsza dżdżownica. Zobaczcie, wracam do skryptu, mam dżdżownicę, mam buźkę. Idę dalej, słuchajcie, duplikuję, żeby było mi łatwo. Wybieram stempel i umówiłam się, że chcę mieć trzy kulki. Świetnie, i teraz uwaga, znowu jest ważna kolejność. Nie będę już zmieniała nazwy tych kulek, ale pierwsza to jest po prostu ball, druga jest ball 2, trzecia jest ball 3. Przepraszam za angielski, jeżeli źle wymawiam. Staram się jak mogę. Ok, i teraz zobaczcie, pierwsza to będzie buźka. Ok, wchodzę na drugą. Klikam na drugą, widzicie? I teraz wchodzę w kostiumy. Ja nie chcę buzi, wybierzmy sobie niebieską. Niech ta druga będzie niebieska. I wybierzmy sobie jeszcze trzecią. Niech ta trzecia będzie fioletowa. Efekt jest taki, że wybrałam sobie odpowiednie kostiumy tylko i mam trzy różne elementy tak naprawdę. Zaczynamy. Słuchajcie, prosty, naprawdę prosty projekt. Słuchajcie, cały czas wykorzystujemy zieloną flagę, a tym razem spróbujmy wykorzystać taki bloczek, bo jest ciekawy, nie spowoduje mi, że moja dżdżownica będzie zaraz do mnie biegła, tylko poczeka na mnie, aż ja ją kliknę. Czyli kiedy duszek kliknięty, chcę, żeby moja dżdżownica uwaga, goniła mój kursor myszki. Widzicie mój kursor myszki tu na tym zawsze? To jest strzałka, to jest kursor myszki. I ja chcę, że tam, gdzie ruszam myszką, moja dżdżownica będzie dokładnie za mną biegała. No to teraz popatrzcie, jak to trzeba zrobić. Skoro ma biegać, to znowu wchodzę w ruch. Wybieram sobie ustaw. O, popatrzcie. Ustaw w stronę nauczyciela i idź do niego. Ustaw w stronę Kasi i idź do niej. A ja wybieram ustaw w stronę wskaźnika myszy. I co ma robić? I ma iść do mnie, czyli przesuwam. I wystarczy te dwa bloczki połączyć. Dobra. A popatrzcie, na razie tylko tyle. Dołączę, uruchomcie zieloną flagę. Dzieje się coś? Nie, nie ma prawa, bo co muszę zrobić? Jak zgodnie z moją instrukcją, kiedy duszka kliknę, no to klikam moją buzię i co? I nie chcę iść? Czemu nie chcę iść? Popatrzcie. No właśnie. A, już wiem czemu. Uwaga, uwaga, błąd. Udam, że zrobiłam to specjalnie. Kto wie, jaki mam błąd? A może inaczej podpowiem. Jak myślicie, która kulka pójdzie za mną? Która kulka pójdzie za mną? Różowy, no pewnie, bo w różowym zrobiłam. Popatrzcie, jaki błąd. Dzieciaki tak robią również bardzo często, ale inni się zdarza. Zostałam w tej kulce różowo-fioletowej i tu skonstruowałam skrypt. Sprawdźmy, klikam fioletową. O, popatrzcie, leci. Ta-da-da. Jest? Różowa, no właśnie, różowa, różowa. Dobrze. Zatrzymuję, ale ja chcę buźkę pierwszą, więc co robię, to już znam. Chwytam cały element i wrzucam do buzi. A co robię z tej? Z tej na razie usuwam. Nie ma. Czyli w fiolecie nie ma, w niebieskim nic nie ma, a jest w buzi. Klikam na buzię i moja buzia za mną biega. Popatrzcie, ona dość szybko za mną biega. Ja nie chcę tak szybko. To zmieńmy tą dziesiątkę na piątkę. Uruchamiam zieloną flagę, klikam buzię. O, popatrzcie, lepiej. Popatrzcie, jak fajnie płynie. Pływa też za wami? Dajcie znać, czy pływa za wami. Super. Świetnie, i teraz uwaga, kolejną efekt poznajemy. Jeżeli kładę kartkę na kartkę, kartkę na kartkę, to widzę tylko tą, która jest na samej górze, czyli na wierzchu. I moja buzia musi być pierwsza, dlatego wchodzę sobie w wygląd i tutaj jest taki fajny bloczek na wierzch. Więc zaraz po kliknięciu muszę mieć informację, że moja buzia jest na wierzchu. I teraz ona będzie. Cokolwiek by się nie działo, popatrzcie, ona jest na wierzchu, ona jest przed kulkami, już kulki mi nie zasłaniają jej. Dobra, mamy to, idziemy dalej. No to teraz chcę, uwaga, że ta moja buzia mówi, ty, halo, niebieska, chodź za mną. No to skoro tak, to ta buźka musi właśnie powiedzieć taki komunikat, takie zdanie do niebieskiej. I tutaj też nowe elementy, wchodzimy w zdarzenie i tutaj mamy komunikat. Nadajemy komunikat, nadajemy list,
mówimy coś komuś, czyli mówimy jakieś zdanie. I teraz zobaczcie, kiedy moja kulka będzie się poruszać, tak, to ja chcę, żeby ona również zawsze, dlatego wrzucam do krokodyla zawsze, nadawała komunikat do niebieskiej, chodź za mną cały czas, to takie trochę taka zabawa w mago. Macie to? Myślę, że macie. No to idziemy dalej. Słuchajcie, buzia już jest skończona. Właściwie tu już nie muszę nic robić. Wchodzę w kulkę niebieską. A co robi mi kulka niebieska? Jak myślicie? Jestem w zdarzeniu i teraz uwaga. Kiedy otrzymuję wiadomość, czyli komunikat od mojej buzi, która mi mówi chodź do mnie, to kiedy ja dostanę ten komunikat, to dopiero pójdę za nią. I teraz co się dzieje? Dokładnie to samo. Zawsze w ruchu. Ustaw w stronę, ale nie wskaźnika myszy, tylko w stronę buzi, a buzia się nazywa bol. Idę w stronę buzi. No i muszę się przesuwać. Jeżeli moja buzia przesuwa się o 5 kroków, no to przetestujmy, co by było, gdyby było tyle samo kroczków. Dzieciaki to mogą potem intuicyjnie próbować poprawiać. Więc myślę, że to jest nawet fajna zabawa później. Dobrze. Słuchajcie, spróbujemy. Uruchamiamy flagę. Nic się nie dzieje, bo muszę kliknąć buzię. Klikam buzię i sprawdzę, czy niebieska popłynie za mną. O, popatrzcie, ale popatrzcie. To już od razu widać, że ponieważ tam było 5 i tu było 5, to ja nic nie widzę tak na dobrą sprawę. Czyli co proponujecie wstawić? Co proponujecie wstawić? Mniej czy więcej? Macie pomysł? 10? Szybsza ma być? Ta niebieska ma być szybsza, czy troszkę wolniejsza, jak myślicie? Mniej krzyczycie, no to co? Dajemy czwórkę. Dajemy czwórkę i uruchamiamy. Klikam buzię. O, popatrzcie, kulka nagle zaczyna mi ją widać spod spodu i moja gąsienica już coś zaczyna robić. Super, możecie potem przetestować 3 i tak dalej. Zresztą pamiętajcie, że buzia nie musi mieć 5, może być szybsza. Dzieci się zawsze śmieją, że jak nie ruszam myszką, to moja kulka dalej się rusza. No ona się rusza. Dlaczego? Bo ona cały czas się przesuwa o te 5 kroków tam i z powrotem. Ona musi się ruszać. Taki trochę nerwus z tej kulki. Ja zatrzymuję i teraz uwaga, jestem w niebieskiej. To teraz niebieska musi powiedzieć halo, czyli nadaj komunikat. Halo, ty fioletowa czy różowa, chodź do mnie. Ale czy to ma być ten sam komunikat? Nie, musi być nowy. Czyli rozwijam sobie strzałeczkę i wybieram nowy komunikat. I możemy nazwać to komunikat 2. Ok. Słuchajcie, jeszcze Wam pokażę, że tu możecie te komunikaty nadawać sobie, jakie chcecie. Jeżeli słowo komunikat jest dla dzieci trudne, możecie nazywać to kolorami na przykład, jak tylko chcecie. No to dobrze, no to teraz niebieska musi nadać ten swój komunikat. Do której? No do różowej. Wchodzę w różową i znowu, kiedy różowa otrzymuje komunikat, ale pytam, który? Od żółtej czy od niebieskiej? Od której musi otrzymać? Od niebieskiej, no jasne, tak, czyli niebieska była, nadawała dwójeczkę, no to odbieram dwójeczkę. I cała sytuacja dalej mi się powtarza, czyli popatrzcie, znowu zawsze, znowu muszę ustawić się w stronę, ale kogo? Idę za niebieską, czyli muszę się ustawić w stronę bol 2, jasne, wrzucam i muszę się przesuwać. Chyba, jak myślicie, o ile żółta była 5, niebieska była 4, to fioletowa? Ile dajemy? 4 tyle samo? Obawiam się, że się schowa pod niebieską. Bo niebieska u mnie miała 4, u Was może być trochę mniej. Słuchajcie, ja dam o jedno mniej, czyli trójeczkę. Dwójeczka też byłaby, myślę, że jak najbardziej ok. No to co? No to przypinam. I teraz pytanie, fioletowa już nie ma za sobą żadnej kulki, więc nie musi nadawać komunikatu. Ale Wy w szkole możecie sobie zrobić dżdżowniczkę, która ma 5 kulek, bo tam było nawet 5 albo 6 kostiumów do wykorzystania. Słuchajcie, uruchamiam zieloną flagę i teraz uruchamiam buźkę. I teraz popatrzcie, sprawdźmy tylko. O,
popatrzcie, co się stało. I to jest bardzo dobry efekt. Bo tak, za żółtą powinna iść niebieska i idzie, ale za niebieską powinna iść fioletowa, a ona nie idzie. No i teraz problem. Ale z tym problemem sobie możemy poradzić. Słuchajcie, wejdźmy w wygląd i oprócz tego, że tu jest takie fajne na wierzchu, to jeszcze mamy tutaj taką opcję wróć o jedną warstwę. Wróć o jedną warstwę, czyli jakby przesuń się o jedną warstwę, czyli przesuń jedną kartkę do góry. Jeżeli niebieski wypadł mi na samym spodzie, ogólnie trochę możecie wykorzystać kartki kolorowe i pokazać, że teraz jest tak, żółty, potem jest fiolet, a na dole jest niebieski. I teraz komu mam dać wróć o jedną warstwę? Niebieskiej mam, powinnam chyba dać o jedną warstwę, żeby była nad fioletem. No to słuchajcie, wróćmy do niebieskiej. Weźmy wróć o jedną warstwę i wystarczy, myślę, że można to, właściwie to dobrze byłoby, żeby przypiąć do tego zieloną flagę. Czyli jeżeli mam zieloną flagę, to ona wraca o jedną warstwę. Zobaczmy, czy to się w ogóle uda. Sprawdźmy. No. Oj, chyba nie zielona flaga, faktycznie chyba zawsze. Tutaj nie zadziałało, no to sprawdźmy to zawsze. Czy to będzie dobrze. Dalej coś mi tutaj. Wróć o jedną warstwę. Zobaczmy, czy... Coś mi tutaj, a zróbmy, żeby wróciła o minus jedną warstwę. Dobra. I teraz sprawdźmy. Jeszcze. To jest na drugim poziomie. To sprawdźmy na... Dobrze, no to będzie w sumie na trzecim. I dalej nic. Okej. No dobrze, spróbujemy tak może. O, popatrzcie, dobrze, dobrze, metodą prób i błędów, zawsze z tym miałam problem, ale zobaczcie, co zrobiłam. Jak nacisnęłam wróć na minus dwie warstwy, to co mi się zrobiło z fioletową? Fioletowa w ogóle mi wyskoczyła naprzód, więc ja nie chcę tego. Więc zróbmy o dwie warstwy i zobaczmy, jeżeli ona wróci o dwie warstwy do tyłu. O, jest, jest. Mirella była chyba szybsza niż ja. Popatrzcie, wracam o dwie warstwy, czyli wracam o dwie kartki, za żółtą i za niebieską. Dobrze, słuchajcie, dla mnie to zawsze muszę sobie to przypomnieć, ale to u mnie to tak właśnie działają te warstwy, że metodą prób i błędów i do tego dochodzę zawsze, nigdy nie pamiętam, ale myślę, że z dziećmi to też jest dobre rozwiązanie, żeby przetestować cudownie. No i teraz możecie sobie taką dżdżownicę układać, tak jak powiedziałam, z większej ilości, możecie przyspieszać, zwalniać, jak tylko chcecie. I taka zabawa. Myślę, że to też się sprawdzi z dzieciakami, jak myślicie? Zadziało się, super. Dzieciakom się bardzo podoba to sterowanie myszką. Czyli zrobili coś, dzięki czemu coś reaguje na myszkę, którą oni sterują, więc dla nich to jest naprawdę super. Świetnie. Słuchajcie, dziewczyny, ja jestem w ogromnym podziwie, że dałyście radę te 3 godziny ze mną i naprawdę w ogóle się zastanawiam, czy na pewno minęły 3 godziny. Chyba tak. O skrypt, Gabriela, skrypt której kulki? Niebieskiej, proszę bardzo. Wyrzucę śmieci, których nie mam tutaj. To jest niebieska kulka. Spokojnie, jestem z wami cały czas. Jeżeli coś nie działa, coś trzeba pokazać, to powiedzcie. Jeszcze raz powiem, że naprawdę jestem ogromnie wdzięczna i podziwiam, że wytrzymałyście, ale to tylko świadczy o tym, że jesteście zainteresowane w temacie i że to dla Was jest ważna sprawa. Mam nadzieję, że te projekty się sprawdzą z dzieciakami.
gdyby coś nie działało w tych projektach, zawsze własnych trenerów. Myślę, że możecie też do nich podesłać te projekty i zapytać, co tam nie działa, jeżeli wyjdzie wam jakiś błąd, ale nie bójcie się tego zmieniać, nie bójcie się poprawiać. Zapiszcie sobie tylko wersję pierwszą, a każdą następną spróbujcie się po prostu na każdej następnej, próbujcie się bawić i eksperymentować, bo wtedy się najwięcej uczymy i najwięcej doświadczamy. Agnieszka wróciła z zebrania. Witam, Agnieszka. No, Agnieszka, właśnie kończymy nasze spotkanie, więc jakby przykro mi, że nie mogłaś być z nami, ale ja rozumiem jak najbardziej zobowiązania. Natomiast nie martw się, ponieważ w czerwcu jest kolejne spotkanie, wtedy ze Scratchem Juniorem. I myślę, że wtedy, Agnieszka, będzie nam bardzo miło, jak będziesz z nami. Gabrysia, jest ok, wyszło. Mirella, tak jak pisał nasz człowiek, że tak powiem, pisał w czerwcu, bodajże 26, jakoś tak. Czyli tak jakby pod koniec, już po roku szkolnym, ale nie obawiaj się, że te spotkania są po roku szkolnym lub na samą końcówkę, ale to jest właśnie taka troszkę zajawka do tego, żebyście dalej próbowały działać z dzieciakami w kolejnych latach. Ja myślę, że ta wiedza, którą dostałyście uczestnicząc w tym projekcie, będzie przez was wykorzystywana i powielana, bo to są gotowe, fantastyczne materiały dydaktyczne i właściwie ułatwiają nam pracę z dzieciakami. Jadwiga pisze, że 12. Mirella, dziękuję za dobre słowo, że były super zajęcia. Przepraszam za jakieś moje lapsusy językowe. Super. Ola pisze, że 21 maja. A może i tak. Słuchajcie, nie mam przed sobą harmonogramu. O wszystkim będziecie informowani na bieżąco. Bardzo proszę. Dzięki, Monika, za tak dobre słowo, że to był twórczy czas. Ja również wam bardzo dziękuję. Naprawdę nie sądziłam, naprawdę jakaś taka byłam sceptycznie nastawiona, że dacie radę 3 godziny. Wydawało mi się, że włączycie komputer i pójdziecie prasować, a tu się okazuje, że jesteście, reagujecie na pytania, odpowiadacie cudownie. Super. Słuchajcie, myślę, że spróbujcie znaleźć kanały Mistrzów Kodowania, Facebooki, strony, bo tam się pojawiają również webinary tego typu, niekoniecznie związane z projektem, ale również dające jakby bogatą bazę materiałów dla was, takie rozwijające po prostu, no. Człowiek potem nie potrzebuje żadnej książki ani kserówki i tak naprawdę leci i rozwija te dzieciaki szybciej niż czasami z podręcznikiem. Super, dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja mimo wszystko tych pierwszych głosów, które się pojawiły, że to miał być jednak junior, cieszę się w takim razie, że przekonałam was do Scratcha, bo naprawdę mam nadzieję, że to jest szczere i piszecie, że wam się to przyda, że teraz może trochę będzie lepiej z tym programem. Nie będziecie się bać po prostu tego ruszyć i nie mówcie mi pani Sylwia, jestem po prostu Sylwia, bo ja się do was zwracam bezpośrednio, więc będzie mi również miło. Super. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki. Super. Super. Słuchajcie, moi drodzy, no tak naprawdę dziękuję wam serdecznie raz jeszcze. Zwalniam was jakby tak z obowiązku generowania. Jestem natomiast dalej do dyspozycji przez około godzinę. Będę dalej tutaj na tym kanale. Mogę odpowiedzieć na wasze pytania. Jeżeli macie wątpliwości, to bardzo chętnie. A jeżeli czujecie się spełnione na razie w tym zakresie, to całej reszcie życzę miłego wieczoru i pamiętajcie, jutro piątek, piątunio i długi weekend przed nami. Mam nadzieję, że tak jak wy odpracowałyście te dni i macie tydzień wolnego. Do miłego, dziękuję, pozdrawiam. Super. Kurczę, wiecie co, jak bardzo bym chciała na to morze jechać, bardzo, naprawdę, teraz jeszcze autostrada,
jeździć szybciej i czasami mam taką zakusę, żeby pojechać nawet na jeden dzień. Tylko ja mam cały dorobek, wiecie, mąż, dwójka dzieci, dwie świnki i jeszcze pies do tego. Także, ale myślę, że w tym roku jeszcze się gdzieś tam pojawię nad morzem. Dziękuję raz jeszcze, pozdrawiam.